Dobrze. To ja w takim wypadku witam wszystkich jeszcze raz oficjalnie, żeby to był taki ładny start. Powtórzę tutaj króciutko. Jesteśmy na spotkaniach Turkusowej Śniadań Polska. Turkusowe Śniadania Polska to społeczność fanów Turkusu, którzy starają się, aby propagować Turkus zarówno jako taką metodę działania w organizacjach, jak i w firmach, jak i w samorządach. Jesteśmy z tego, co nam wiadomo, największą społecznością turkusową w Europie. Mierzymy to na podstawie naszej wielkości grupy na Meetupie. Jeśli ktoś chce wiedzieć więcej o Turkusie, jak zacząć, to można zacząć od strony Krakowa. Tutaj jest wyjaśniony krok po kroku w postaci 5 spotkań. Mieliśmy tutaj cykl turkusowy, organizację krok po kroku. Można sobie go przejrzeć. Jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, do nas do Krakowa lub do nas do Polski, to śmiało możemy Was skontaktować z liderami z różnych miast. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma spotkań turkusowych w danym mieście, to możemy Was skontaktować z Łukaszem, który za to odpowiada. Jeżeli chcecie dołączyć do nas do Krakowa, to pewnie najlepiej, żebyście się zapoznali z naszą wizją na start oraz jakby informacjami generalnie, kim jesteśmy, które musimy też zaktualizować, bo jeszcze nie ma na nich Krzyśka, więc fajnie, jeżeli Krzysiek wyśle jakieś 2 słowa o sobie, to wtedy ja to chętnie dodam. Chyba tyle tytułem wstępu i przedstawię króciutko, bo nie wiem, czy Jarek też pewnie słów. Tak, Krzysiek Konopka jest jeszcze razem z nami organizatorem. Od jakiegoś czasu nie aktualizowaliśmy zakładki o nas, więc jakby widać, że czasem przydaje się aktualizacja strony internetowej, trzeba też o nią dbać. Więc mamy pierwszą porażkę dzisiejszego, taką mini porażkę dzisiejszego wieczoru. Mamy jakąś zakładkę na naszej stronie internetowej. Jest Krzysiek z nami na spotkaniu, a my go nie dodaliśmy. Taram! To taka raczej mini porażka w porównaniu do tego, co się da zrobić, ale no zawsze możemy się czymś pochwalić na start. No dobrze, lekcja, pięknie, ale może tutaj będzie więcej o słowach porażka. Generalnie Jarek pewnie się przedstawi sam, natomiast jakby to, z czego jakby jak się poznaliśmy z Jarkiem, no to w ramach bardzo dobrego wydarzenia na temat porażek, na które też Was serdecznie zapraszam, żebyście wpadali, ono jest raz w roku za symboliczne hajsy, więc jak najbardziej można się wybrać i sobie posłuchać o tych porażkach od różnych występujących. A ja już teraz oddaję głos do studia. Ja potrzebuję tylko jednej jakby rzeczy podstawowej zasady komunikacyjnej. Jarku, czy ty chcesz bardziej, żeby to wszystko było w interakcji, żeby ci przerywać, czy czekać z pytaniami na jakiś odpowiedni blok? To jakbyś mógł tylko też zapowiedzieć, byłoby wspaniale. No a tak poza tym, no to jesteś u sterów, tylko proszę przekaż jakby naszym dzielnym uczestnikom, czy w trakcie, czy czekać, czy jak, czy będziesz mówił w poszczególnych momentach. I chyba tyle ode mnie. Chyba, że chcesz jeszcze coś dopytać. Dzięki Bartek za zaproszenie i dziękuję za gościnę tak w ogóle. Nawiążę się do jednej rzeczy, która się wydarzyła jeszcze zanim rozpoczęliśmy oficjalnie. Krasnal we Wrocławiu, Ada i Fakapek. O, proszę. Jest Krasnal od Fakapów. Co prawda te krasnale są związane bardziej z branżą informatyczną niż z porażkami jako takimi, ale jest Fakapek. A generalnie to zdradzę Wam, że ja też jestem z branżą informatyczną związany od jakichś 35 lat, z czego od 30 zawodowo. Już nawet nie zgadujcie, ile mam lat, bo i tak przestrzelcie. Ale pamiętam jeszcze czasy takich komputerów 8-bitowych, które wtedy były dosyć powszechne. I do dzisiaj pracuję zawodowo w IT, natomiast to, co robię po godzinach, to jest prowadzenie Fundacji Dobra Porażka i dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym, co wypracowaliśmy w ramach fundacji i pochwalę się trochę i podzielę się tym, co po prostu wypracowaliśmy, dlatego że celem naszego działania jest właśnie dzielenie, wymyślanie, jak sobie radzić z porażkami. To jest dosyć obszerny obszar. Nie wiem, jak to zabrzmiało, ale tak jest. Nazwaliśmy go sobie dla uproszczenia porażkologiem, żeby za każdym razem nie mówić, że właśnie uczymy, jak uczyć się porażkach, jakie są metody, jakie są narzędzia itd. Zajmujemy się po prostu porażkologią.
I tak chciałbym, żeby to spotkanie było trochę interaktywne, dlatego będę Was prosił, żebyście mi przerywali pytaniami, jeżeli macie ochotę. Będę starał się tak jednym okiem patrzeć na kamerę, a drugim trochę niżej na czat, więc możecie pisać pytania na czacie. A jeżeli ktoś ma ochotę się odezwać, to oczywiście zapraszam. Tym bardziej, jak będę mówił głupoty na przykład, to koniecznie mi przerywajcie. Nie? Także witam jeszcze raz serdecznie na śniadaniu o godzinie 19.13. Ale wiecie, jak wyraźnie jak zjemy, nazwa wskazuje. Tak, ja jak dzisiaj sobie jak zjemy razie śniadanie, to jutro rano nie musimy już zjadać, tylko od razu się z mleczarzem łapiemy do mleczarni. Wiecie, co chodzi, nie? Przynajmniej ci starsi. Przerwałem ci, Bartek. Wiesz co, ja się próbowałem wciąć, więc jakby to nie dałeś sobie przerwać, to w sumie nawet nieźle, ale usłyszałem jakieś hałasy od kogoś, więc pozwoliłem sobie wyciszyć na chwilkę wszystkich poza Jarkiem. Jeżeli tylko już będziecie chcieli potem coś pytać, włączać to śmiało, nie? Dobra. Super. Słuchajcie, ja zawsze zaczynam tego typu spotkania, jak to dzisiejsze, od takiego prościutkiego testu, który chciałbym razem z Wami zrobić na platformie Menti. Wrzucę teraz na czat link do Menti. Prosiłbym Was o odpowiedź na jedno proste pytanie. Z czym kojarzy Wam się słowo porażka? Macie możliwość w Menti dać trzy odpowiedzi, takie krótkie, tak, typu, że chodzi o jakby dokończenie zdania porażka dla mnie to, i tutaj jakieś trzy określenia, które Wam przychodzą do głowy. Link już macie w czacie, więc poproszę o zerknięcie na czat i o odpowiedzi. Macie, tak? Potwierdzam, ale chciałbym też nie być jedyną osobą aktywną. Już jest, więc... już pięć osób odpowiedziało, więc to działa. Ja teraz udostępnię, przynajmniej mam nadzieję, że mi się uda. Ja udostępnię, mam nadzieję, że zaraz zobaczycie ten ekran, co trzeba. Jest ekran Menti widoczny? Dobra. Podajmy szansę jeszcze, tak, dojdziemy do 15, wtedy ujawnię, co tu się pokazuje. Możecie wpisać trzy określenia, tak jak to uruchomicie. No i zaczęło się na 11, słuchajcie. 13 teraz dostało przyspieszenia. Jest 13 odpowiedzi, 14, no jeszcze chwilę, 15, dobra, to zobaczmy, co tutaj piszecie. Możecie dalej pisać, nie krępujcie się. O, co jest? Żeby nie było tak pięknie, zacinasz. O. Przez chwilę było widać, znikło. Mamy wiecie drugą porażkę dzisiaj. Tak, słuchajcie, to ja muszę zrobić niestety pewien taki... O, jest. To przez chwilę nic nie będę ruszał. Dobra, słuchajcie, nie wiem, czy znacie Menti. Im większa czcionka, tym częściej dany argument się pojawia. Oczywiście, jeżeli ktoś napisze wstyd albo wstydem, no to będą dwa różne słowa. Natomiast to, co widzimy, to jest właśnie w centrum, jest wstyd, lekcja, stres, nauka, problem, to są te słowa, które występowały najczęściej. No i jeszcze słowa różne pokrewne, tak? Typu szans, jaka porażka? Aha, to rozumiem, że pytanie miało być, tak? Inna droga, niepowodzenie, możliwości, fuck up, super. Ja to sobie zostawię i pokażę Wam później jeszcze to na koniec po kolejnym pytaniu, które jest z tym związane. A teraz próbuję zrobić sztuczkę i przyłączyć do prezentacji, tylko wiecie co, jednak ja muszę zrobić taką operację dosyć drastyczną, mianowicie pozostać na jednym ekranie, bo przepraszam, ale coś mi chyba nawala karta wideo, co mi trochę utrudni życie, ale trudno. Dobra, widać prezentację? Jeszcze nie. Coś się ładuje. Widać. Widać. No, ale u mnie mryga cały czas. Przepraszam, próbuję nie zakląć. Jeszcze tak.
Słuchajcie, no tego jeszcze nie miałem, a dzisiaj sprawdzałem. Halo, halo, słychać mnie? Halo? Tak. Słychać. Teraz nie słychać. Teraz znikłeś, Jarku. No, to może Jarek chciał nam w ten sposób, skoro jest z IT, to może chciał nam pokazać, jak się tego nie robi na starcie. Możemy zacząć na case'ie pracę, jak zacząć prelekcję z niedziałającym czymś, co wcześniej zdążyliśmy sprawdzić i tak nie działa. Proszę, chyba wywaliło. Jarka, tak hechu, a tutaj proszę. No i teraz będziemy mogli porozmawiać o emocjach, jakie to budziło, o tych słowach, które się pojawiły. Jarek będzie mógł mówić z praktyki. Halo, halo. Wróciłeś, nie było cię. Wiem, że mnie nie było, właśnie nie wiem, o co chodzi. Już tutaj zdążyłem powiedzieć, że będziemy mieli taki case na start, tak, że to taki ktoś zdążył napisać, że dobry performance. Słyszałem. Dobra, uwaga, drugie podejście. No. Zobaczymy, jak teraz będzie. Widać, mam nadzieję. Coś widać, ale no, na pewno nie jest to full screen, ale coś widać. Dobra, pojedziemy w takim razie. Chyba jak się naciśnie trzy kropeczki, to da się, czy gdzieś da się włączyć full screen. F11. Dobra, słuchajcie, to do tamtej ankiety mam nadzieję, że uda się wrócić później. Widzę, że bez PowerPoint, bez tego, bez Adobe Acrobata działa lepiej. To ćwiczenie, które teraz widzicie, mamy już za sobą. Tak jak mówiłem, ja reprezentuję, jestem założycielem, prezesem Fundacji Dobra Porażka. Fundacja działa od października 2018 roku i naszą misją jest uczyć, jak uczyć się na błędach, uczyć, jak uczyć się na niepowodzeniach, na porażkach. Celowo używamy tutaj słowa porażka. Mówmy się, że słowo fundacja zajmująca się niepowodzeniami brzmiałoby bardzo mdło, więc zostaliśmy przy słowie porażka. Poza tym chcemy też trochę ludzi oswajać z tym słowem, dlatego że często ono jest takie kulczaste, nie? takie iglaste, takie nastroszone. Ludzie się go boją, używają tego słowa czasami jako ostatniego stopnia pewnej niedoskonałości, jakiegoś nie udało mi się, jakiegoś, no podpowiecie, znacie na pewno wiele takich określeń, których ludzie używają, żeby zamiast porażka powiedzieć coś innego, coś takiego, co nie będzie takie bolesne, prawda? To, z czego jesteśmy najbardziej znani, to jest Dzień Porażki, o którym Bartek już wspominał. I tu jest znowu fuck up na slajdzie, bo miał być 13 października. Same fuck upy dzisiaj, słuchajcie, nie wiem, jak to pięknie ci to idzie. Skończy. Nieźle, nie? W każdym postarałeś razie się. Wygląda autentycznie, tak jakbyś nie przygotował tych porażek, tylko jakby naprawdę ci nie wychodziło. W każdym razie, dlaczego 13 października? Dlatego, że 13 października to jest po prostu Międzynarodowy Dzień Porażki. Takie święto wymyślone przez Finów lat temu kilkanaście, które w różny sposób odbywało się jeszcze ze 2 lata temu w różnych miejscach na świecie. Ostatnio na świecie jakoś to ucichło. Natomiast dla nas to będzie już edycja 4 Dnia Porażki, bo pierwszą mieliśmy w styczniu 2019 roku. To jest konferencja, która będzie miała ponownie formę online, na którą zapraszamy gości, którzy mają coś fajnego na temat do powiedzenia na temat rzeczy związanych z szeroko pojętym uczeniem się na błędach, radzeniem sobie z porażkami, unikania błędów. Pierwsza konferencja dotyczyła tego, że na pierwszej konferencji mówiliśmy o tym, jak rozmawiać o błędach. Dlatego, że jest to pewna podstawa, jeżeli nie umiemy rozmawiać o błędach, to nie będziemy rozmawiać o błędach, nie będziemy na przykład mogli się z nich uczyć.
po prostu. Takie banalne, ale prawdziwe. Na drugiej mówiliśmy o tym, jak radzić sobie z błędami, które się pojawią. Na trzeciej, która była w tym roku, mówiliśmy o tym, jak unikać. To były takie główne wątki. Natomiast o czym będziemy mówić w przyszłym roku, to jeszcze nie wiem, bo zaczynamy pracę nad tą konferencją tradycyjnie w styczniu, więc będziemy wymyślać. Mieliśmy ostatnio 27 gości z różnych branż, z różnych obszarów, z różnych i takich biznesowych ludzi, takich ludzi społecznych. Chyba wyjątkowo w tym roku nie było sportowców, w zeszłym roku była spora ekipa sportowców. Z takich osób, które może są dla Was rozpoznawalne, to był na przykład Jacek Santorski, który jest z nami od początku funkcjonowania, od pierwszego wydarzenia, był na każdym jako prelegent. Natomiast w tym roku mieliśmy też taki fajny panel dyskusyjny, na którym bardzo mocno mi zależało, w którym udział brali prezesi dużych polskich firm, tacy jak Maciej Herman, czyli Wedel, tacy jak Przemek Gdański, czyli teraz bym nie pomylił, BNP Paribas, oraz prezeski Luxmedu i Standard Charter, czyli takiego banku z siedzibą tutaj, ze swoim centrum serwisowym w Polsce. Także zapraszam, na stronie możecie sobie zobaczyć, co tam się działo, o czym tam była mowa. Natomiast jest też taka rzecz, o której rzadko mówię na takich forach jak tutaj dzisiaj, mianowicie zajmujemy się też badaniami. Google na przykład nas określił u siebie jako centrum badawcze. No to dobrze, no to skoro tak powiedzieli, to musimy się tego trzymać chyba, nie? Żeby nas nie wyrzucili tam z Google. Zajmujemy się badaniami, między innymi współpracujemy z firmami, które wdrażają programy rozwoju kadry menedżerskiej. I my przy okazji zbieramy sobie ciekawe informacje o tym, jakie są problemy, jeżeli chodzi o podejście do błędów, do niepowodzeń w organizacjach. To, co dostaje firma, to jest jakby jej, a my w sposób zanonimizowany sobie to gromadzimy i chcemy zrobić taką fotografię podejścia Polaków do niepowodzeń. Takim potocznym, nie będę komentował tego, co jest na ekranie, pokazuję to Wam jako ciekawostkę, więc sobie zobaczcie, mam nadzieję, myślę, że Was też zainteresuje na przykład to, co jest w tej żółtej kresce. Pokażę jeszcze jeden slajd z badań, z jeszcze jednym pytaniem. Jest takie powszechne przekonanie, że Polacy nie lubią porażek, nie umieją uczyć się na błędach, w ogóle wypierają wszelkiego rodzaju porażki itd., itd. Jak czasami w różnych miejscach pytają mnie, czy tak jest faktycznie, to ja mówię, nie wiem, bo nikt nigdy tego nie zbadał. Prawda? Chyba, że ktoś z Was zna takie badania, bo ja się na nic takiego nie natknąłem. Natomiast powoli przymierzamy się do takiego większego badania i to, co w tej chwili robiliśmy właśnie z tymi firmami, to są pewne próbki, aczkolwiek bardzo ciekawe próbki. Nie o porażkach, ale tutaj jest raport Ashoki, który badał Polskę jakby trochę w tym zakresie. To jest bariery rozwoju innowacji w rozwiązywaniu problemów społecznych i tam jest trochę o podobnych kwestiach. Super. To wrzuciłem super. Na czat. Właśnie widzę, możesz... tylko ja będę musiał później sobie tego czata gdzieś skopiować. Tak. To super, to sobie tam też chętnie zajrzę. Znajoma doktor tutaj z Politechniki Gdańskiej właśnie próbujemy jakoś tam ugryźć temat badań podejście do niepowodzeń, podejście do porażek versus innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Tylko zawsze jest tak, że nam czasu po prostu na to brakuje. Bo to, czego nie powiedziałem, z fundacją współpracuje w tej chwili na zasadzie wolontariatu włącznie ze mną 5 osób i robimy to po godzinach naszej regularnej pracy. Na co dzień pracuję w IT, zajmuję się projektami i coraz częściej zajmuję się takim ciekawym zjawiskiem jak ryzyko w projektach, co mi bardzo pasuje, dlatego że też to, co robimy na przykład w ramach fundacji, tak, badanie jak zapobiegać porażkom, jak zapobiegać niepowodzeniom, to jest właśnie nic innego jak próba zapobiegania pewnym ryzykom, które się mogą pojawić. Nie wiem, czy to dla Was jest jakby oczywiste, ale dla mnie to się jedno z drugim bardzo mocno łączy. Tutaj akurat na tym slajdzie, który w tej chwili pokazuję, jest taki jeden wynik, który bardzo mnie zaintrygował. Menadżerowie mówią o nagradzaniu odwagi i uczeniu się z porażek, ale nie wprowadzają tego w życie, gdy ktoś się odezwie. Czyli taka bardzo duża niespójność pomiędzy deklaracją, a zachowaniem. Jak rozmawiamy z firmami na temat tego, jak na przykład mogą odważyć swoich pracowników, może źle zabrzmiało, zwłaszcza, że ja mam taką wagę dosyć sporą, ale zbudować odwagę u swoich pracowników do
tego, żeby otwarcie przyznawali się do błędów, otwarcie mówili o porażkach, to pierwsza rzecz, o której zawsze mówię, to jest to, że musi się to zacząć od menadżerów, musi zacząć się to od prezesa firmy, musi zacząć od dyrektora działu, musi zacząć od kierownika zespołu. Bo jeżeli oni będą mówili, że mówcie mi o błędach, a sami będą do tego podchodzili w sposób zgodny z, jak to Jacek Santarowski mówi, folwarcznym trybem zarządzania, który obowiązuje jeszcze w zbyt wielu miejscach w Polsce, czyli zupełnie nieturkusowo, no to wtedy niestety, ale takiego podejścia w organizacjach nie da się zbudować. Pozwólcie, że jeszcze dwa słowa patrzę, to powiem, od czego to się w ogóle zaczęło. Mianowicie zaczęło się od tego, że ładnych parę lat temu, gdzieś w okolicy 2014-2015 rok, miałem swoją działalność i zajmowałem się doradztwem, coachingiem, mentoringiem, współpracą ze środowiskiem startupowym, pracą w programach akceleracyjnych, między innymi tutaj w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Gdańsku. I odkryłem dwie rzeczy. Najpierw odkryłem taką rzecz, że jeżeli rozmawiamy z zespołami startupowymi, które muszą wchodzić na szybką ścieżkę rozwoju, jeżeli chcą coś osiągnąć, to właśnie uczenie się na błędach, nie poddawanie się porażkom, nie przyjmowanie do wiadomości, dobrym tego słowa znaczeniu, nie przyjmowanie do wiadomości odpowiedzi nie jako zamykającej jakąś dyskusję czy jakiś deal, to jest, czyli te wszystkie porażki, te wszystkie niepowodzenia, które oni osiągają, to analiza tego wszystkiego, wyciąganie z tego wniosku i wdrażanie z tych wniosków dalej, to jest najszybsza metoda na stymulowanie wzrostu, na to, żeby firma się rozwijała, na to, żeby ten startup lepiej trafiał w oczekiwania użytkowników, żeby lepiej potrafił sprzedawać swój produkt, żeby lepiej potrafił pokazywać odbiorcom, jaką ma dla nich wartość. Mniej więcej w tym samym czasie odkryłem coś takiego, co się nazywa Fuck Up Nights, który zaczął być prowadzony w Warszawie w styczniu chyba 2015 roku, mogę się pomylić o rok, przepraszam, a w marcu zacząłem to prowadzić w Trójmieście w porozumieniu właśnie z tą ekipą z Warszawy i w porozumieniu z fundacją z Meksyku, do której należy marka Fuck Up Nights, bo to jest marka. Może jesteście zdziwieni, a może nie, dlatego że wiem, że Fuck Up Nights były prowadzone też w Krakowie, którego tu mamy reprezentantów, były prowadzone we Wrocławiu i jeszcze są prowadzone w Lublinie, a w pozostałych miastach już trochę wygasły. Ja przeprowadziłem 28 takich eventów w Trójmieście, w Warszawie i jeden w Tczewie w tym. I ten event polegał na tym, że zapraszałem troje, czworo gości, którzy opowiadali o swoich błędach, raczej w takiej wesołej, zabawnej formie, o tym, co się z tego nauczyli, co dla nich z tego wyniknęło, po to, żeby podzielić się tym swoim doświadczeniem z innymi. Potem przestałem to robić, bo nie miałem po prostu fizycznie czasu. Poza tym przekazałem to w inne ręce, bo też już trochę się wypaliłem i stwierdziłem, że postąpię zgodnie z tym powiedzeniem, że najlepiej zejść ze sceny niepokonanym, czy nawet to jest chyba tak z piosenki. I zostawiłem to w rękach innych osób. Niestety różnie to wyszło w Gdańsku i w Warszawie. W każdym razie dzięki tym wydarzeniom, a może z powodu tych wydarzeń, przyczepiła się do mnie trochę taka łatka człowieka od fuck-upów. No i taką sobie jakby markę osobistą zbudowałem, może trochę dziwną, nie? Wiecie, wchodzi facet na imprezę, wchodzę ja na imprezę i przedstawiam mnie, gospodarz tej imprezy mówi, słuchajcie, to jest Jarek Łojewski, to jest największy człowiek od porażek w Polsce. No i co byście sobie pomyśleli teraz z takim Jarku Łojewskim, nie? No i tak było, bo to sytuacja rzeczywista po prostu miała miejsce. Natomiast też miało miejsce takie zdarzenie, że poznałem pewnego człowieka, o którym za chwilę powiem, ale też poznałem pewną książkę, którą w tej chwili widzicie. Ta książka powiedziała mi nie tylko to, że uczenie się z porażek jest fajne, bo jest fajne i skuteczne, ale też powiedziała mi o tym, że uczenie się na błędach, uczenie się z porażek jest niezbędne. Są takie obszary, gdzie wręcz trzeba po prostu się tym zajmować. Dam wam pewien przykład, który notabene pochodzi z tej książki. W 2013 roku przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych pewne badanie, w ramach którego oszacowano, jak wyglądają pewne zadania realizowane w szpitalach. W tymże 2013 roku przeprowadzono tylko w samych Stanach Zjednoczonych w szpitalach
ponad 820 milionów różnego rodzaju aktywności związanych z medycyną, z ratowaniem życia, zdrowia pacjentów. W trakcie tych aktywności życie w 2013 roku straciło 400 tysięcy osób. Nie mówię o takich rzeczach, że kogoś przywieźli do szpitala z kulą w głowie, po prostu nie było szansy go ratować, ale mówię o takich, o czymś, co się nazywa w medycynie zdarzeniami niepożądanymi, czyli mówiąc wprost o błędach medycznych, które dotyczyły całego personelu medycznego, nie tylko lekarzy, ale również pielęgniarek, sanitariuszy czy innych osób, które po prostu pracowały w tym szpitalu. Jakiego rodzaju to mogły być błędy? Od bardziej złożonych, typu podanie niewłaściwych lekarstw lub niewłaściwa interpretacja diagnozy, do takich bardzo prostych, typu niezabezpieczenie łóżka pacjenta, który był na OIOM-ie, który spadł z łóżka i w wyniku tego skręcił sobie kark. 400 tysięcy ludzi, czyli to jest mniej więcej tyle, ile mieszka dzisiaj w Gdańsku. 400 tysięcy ludzi straciło życie z powodu błędów medycznych. Żeby sobie wyobrazić, jaka to jest skala, to wyobraźmy sobie, że codziennie przez cały rok mają katastrofę ze skutkiem śmiertelnym dla wszystkich pasażerów 4 samoloty turystyczne. To jest taka liczba ludzi. Słuchajcie, to jest przerażająca po prostu liczba ludzi. Spójrzmy na trochę inny obszar, jak już doszliśmy do samolotów. W tym samym 2013 roku linie lotnicze zrzeszone w Międzynarodowej Federacji IATA przeprowadziły ponad 36 milionów operacji lotniczych, czyli przewozów pasażerów, mówię tylko o pasażerskich, w trakcie których przewieziono ponad 3 miliardy pasażerów. Oczywiście niektórzy latali więcej niż jeden raz, ale wiecie, o co mi chodzi. I teraz pytanie do Was. Jak ktoś zna tą liczbę, niech nie odpowiada. Jak ktoś nie zna, niech spróbuje oszacować. Ile w trakcie tych 3 miliardów osoboprzewozów było ofiar śmiertelnych? Napiszcie mi na czacie. To się jeszcze coś podpowie? 500. Pamiętajcie, tam było 400 tysięcy w szpitalach, nie? 2000 Bartek proponuje. Dobra, zdradzę Wam. Słuchajcie, życie straciło 210 osób i to nie był dobry rok dla lotnictwa. Bo są takie lata, gdzie ta liczba liczona jest w dwu, a nawet w jednocyfrowych wartościach. Więc słuchajcie, teraz pytanie. Czy to znaczy, że w lotnictwie mamy świętych pilotów, kapitanów i w ogóle obsługę, a w medycynie mamy jakichś lekarzy, pielęgniarzy, pielęgniarki, zombie o morderczych skłonnościach, którzy tam torturują te swoje ofiary i je ukatrupiają? Ktoś myśli, że tak jest? No nie, no tak to oczywiście nie jest. Nie? Natomiast czym różni się lotnictwo od medycyny, jeżeli chodzi o ten obszar? Lotnictwo nie istniałoby w ogóle, albo miałoby dużo, dużo bardziej pod górkę, jeżeli chodzi o swój rozwój biznesowy, jeżeli od początku swojego istnienia nie uczyłoby się na błędach. Gdzieś przeczytałem, że podobno na początku funkcjonowania lotnictwa kursy na pilota przeżywała połowa uczestników. Poszlibyście na kurs na prawo jazdy, jakbyście dostali informację, że przeżywa go połowa uczestników? Natomiast dzięki temu, że bardzo szybko zauważono, że najskuteczniejszą metodą naprawiania tego, co się nie udało, nawet tych tragicznych rzeczy, jest wyciągnięcie z tego wniosków i zbudowanie zasad działania w tym obszarze właśnie na podstawie tych wniosków, z jakimiś usprawnieniami, z listami kontrolnymi, z regułami postępowania, z procedurami, z książką, gdzie są pewne rzeczy opisane, że to wszystko bardzo mocno powoduje możliwość zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie. Coś takiego przez wiele, wiele lat nie było, nie odbywało się, nie było realizowane w szpitalach. Tutaj Piotr napisał w komentarzu, że opieka medyczna jest bardziej nieprzewidywalna. Zgadzam się z Tobą, tylko zwracam Ci uwagę, że te 400 tysięcy osób, to nie jest 400 tysięcy osób, które zmarły między innymi z powodu komplikacji medycznych, ale takich, które zmarły z powodu ewidentnych błędów medycznych czy w opiece medycznej, no z błędów popełnionych przez personel medyczny. Dlatego to jest właśnie takie przerażające.
Efektem tej obserwacji, która dosyć głośno w Stanach Zjednoczonych wywołała dosyć duży rezonans, było to, że szpitale zaczęły próbować wdrażać u siebie takie procedury zajmowania się zjawiskami niepożądanymi, tak jak w lotnictwie. I między innymi doszło do tego, że powstały podobne zasady jak w lotnictwie, czyli w niektórych szpitalach wprowadzono regulację, że każdy pracownik ma prawo, a nawet wręcz ma obowiązek, żeby zgłaszać, zaobserwowane przez siebie nieprawidłowości, w szczególności te rzeczy, z którymi sam sobie nie poradził tak, jak powinien był poradzić. Jest to, podlega to analizie, podlega to ocenie, co można w tym obszarze, który został zgłoszony, zrobić, żeby usprawnić pracę tego szpitala, żeby przyspieszyć czas leczenia pacjentów, żeby zmniejszyć ryzyko jakichś urazów, które ci pacjenci mogą podjąć. No te wszystkie rzeczy, które tam były wcześniej, o których mówiłem jako w błędach lotniczych. I szpitale, które wdrożyły u siebie takie systemy, w bardzo szybkim czasie znacząco zwiększyły liczbę pacjentów skutecznie, inaczej, znacząco zmniejszyły liczbę błędów medycznych, które były popełniane. I nie chodziło o to, że lekarze bardziej uważali, bo bali się popełnić jakiś błąd, że wiedzieli, że ktoś będzie nad nim stał i jak tylko coś mu się nie uda, tak, to taki ktoś, to tam jakiś prokurator czy inny sędzia, który nad nim stoi, to natychmiast go ukarze, więc on się boi, żeby tego błędu nie popełnić. Jest taka dziedzina, która się nazywa, teraz widzicie, wyleciałem z głowy, psychologia, bezpieczeństwo psychologiczne, taki obszar. I tam jedna z badawczyń, która w tym obszarze, nie będę teraz podawał nazwiska, bo jeszcze przekręcę się, boję, udowodniła, że jeżeli nad zespołami ciąży pewna presja, jeżeli jest właśnie taka kontrola, jeżeli jest taki zamordyzm, że jak tylko coś źle zrobisz, to od razu cię wywalą, okażą, osądzą, skażą, zakopią gdzieś pod ziemią i jeszcze wrzucą do oceanu, to takie zespoły mają dużo gorsze efekty, jeżeli chodzi właśnie o skuteczność, o jakość swojej pracy, mają większą liczbę błędów niż te zespoły, w których jest dużo większa swoboda, w których jest lepsza komunikacja, w których ludzie mogą sobie powiedzieć i umieją to zrobić, że coś się nie udało, mają przestrzeń do tego, żeby wyciągnąć z tego wnioski i te wnioski są w jakiś sposób konsumowane w postaci właśnie czy to różnego rodzaju fizycznych usprawnień, czy w postaci zmiany procedur, wprowadzenia list kontrolnych itd., itd. Założę się, że niestety, ale większość z Was pewnie jakąś tam wizytę w szpitalu, czy przynajmniej w przychodni odbyła i założę się, że udało Wam się, jeżeli byliście gdzieś tam w łazience, zaobserwować, że w takich miejscach nad umywalkami wiszą takie karteczki, które pokazują, jak myć ręce. One dzisiaj wiszą już też w wielu biurach, ale to z okazji pandemii, ale tam wisiały już dużo wcześniej. To jest właśnie jeden z efektów działania tego typu mechanizmu, czyli mamy zdarzenie niepożądane, sprawdzamy, z czego ono wyniknęło i wprowadzamy wyciągnięte stąd wnioski, wprowadzamy usprawnienia na podstawie wyciągniętych z tych wniosków. I owszem, lekarze się uczy, że należy myć ręce, bo już dawno odkryto, że jeżeli tego nie robią, to grozi to pacjentom. Natomiast oni w biegu, w pośpiechu, bo już tam na niego pacjent czeka na sali, oni często to zapominali. I te kartki właśnie mają im o tym przypominać, żeby po prostu myli ręce, żeby zmniejszyć jakiś kolejny procent, jakiś kolejny promil zagrożenie, ryzyko, że temu pacjentowi na przykład wykonamy operację, ale sprezentujemy mu jakąś bakterię gronkowca nie chcąc, tak? Więc to jest to, co się dzieje powoli na całym świecie, również w Polsce. Fajnie byłoby, żeby działo się szybciej, ale tutaj Anna, jak słusznie zauważyłaś, niestety służba zdrowia jest trochę inaczej finansowana niż lotnictwo. Pisałeś, że jest darmowa, ale no już taka darmowa nie jest. I też oczywiście to nie jest tak, że ten świat się stał idealny. Lotnictwo też nie jest takim idealnym światem. To, co tutaj Aneta napisałaś, wydaje się, że nawet służba zdrowia stara się porażki zamiatać na dywan. Niestety w lotnictwie też tak się zdarza. Wspomnę tylko sprawę przed jakichś 2-3 lat, czyli sprawa Boeinga Maxa, który został za szybko wprowadzony na rynek. Pominięto pewne kontrole, pominięto pewne rzeczy, niezgodnie z regułami, które zostały stworzone w środowisku lotniczym, za którymi również Bani przez wiele lat optował. I niestety było to przyczyną kilku tragedii.
W tej książki Metoda Czarnej Skrzynki, którą notabene dosyć regularnie przeglądam i o której dosyć regularnie mówię, bo po prostu warto ją przeczytać. Z tej książki zawsze po mnie chodzi taka myśl, którą tutaj widzicie, bo czy można wykorzystać do czegoś tragedię innych osób? Czasami takie pytanie gdzieś tam się pojawia. Matthew Syed mówi bardzo prosto, że nam nie tyle można, co po prostu trzeba. Tak, tej reklamie lotu, tak? Czy mogę wygrać milion? Czy tam, czy mogę puścić środka? Nie tylko, że możesz, ale wręcz powinieneś uczyć się na błędach, zwłaszcza na tragediach. To jest coś, co już się wydarzyło. To nie jest jakiś eksperyment okrutny, który myśmy zrobili, tylko po prostu sytuacja, która już miała miejsce. Jeżeli my z tego, co się wydarzyło, z tych błędów, z tych niepowodzeń, z tych porażek nie wyciągniemy wniosków, to jest właśnie niemoralne. Krzysztof pisze, że będzie dodruk Syeda, dodruk drugie wydanie, które było, się kończy. W zasadzie to już się skończyło, bo nawet rozmawiałem przedwczoraj z wydawnictwem. Jeżeli jesteś pewien, że się dodruk odbędzie, to daj mi koniecznie znać, bo jest to dla mnie bardzo dobra informacja. Potrzebowałem ostatnio kupić 50 egzemplarzy książki i niestety, ale nie ma. Także Krzysztof Z, jeżeli możesz potwierdzić, że wiesz to na pewno, to super. Dobra, słuchajcie. Kogo zdziwiła albo zaskoczyła nazwa Fundacji Dobra Porażka? Bo co to w ogóle jest dobra porażka? Nie? Czy porażka może być dobra? To w ogóle jest taka konstrukcja, to tak jak, nie wiem, uczciwy oszust albo coś w tym stylu. Nie? To nie jest pojęcie, które ja wymyśliłem, tylko żałuję, bo jest bardzo fajne. Natomiast jest to coś, co wymyślił profesor Paul Isk, profesor z jednego z uniwersytetów z Holandii, który założył coś takiego, co się nazywa Institute of the Brilliant Failure. Ja to określenie Brilliant Failure przetłumaczyłem jako właśnie dobra porażka. Jest to takie zjawisko, które charakteryzuje się takimi czterema cechami. Pierwsza rzecz, zakładamy, że działanie, które podejmujemy, ma zakończyć się sukcesem. I to takim sukcesem, który jest uczciwym sukcesem, to nie jest sukces pod tytułem okradniemy bank, ale to jest sukces pod tytułem, nie wiem, zbudujemy bank, tak? To jest pierwszy punkt, to jest bardzo istotne. My też o tym mówimy w fundacji, my nie namawiamy do ponoszenia porażek, my pokazujemy, co zrobić, żeby być na taką porażkę przygotowanym, jeżeli nam się wydarzy. Druga cecha dobrej porażki jest taka, że działamy, żeby ten sukces osiągnąć. Robimy wszystko, żeby osiągnąć ten cel, który sobie założyliśmy. I robimy to w sposób uczciwy, w sposób etyczny. Natomiast oczywiście, jak to w życiu bywa, może się okazać, że tego celu nie osiągniemy i tak naprawdę to jest nasza fundacyjna, tak przy okazji, definicja porażki, czyli nie osiągnięcie założonego celu. Może się okazać, że wyniki tych działań są niezgodne z naszymi oczekiwaniami, czyli konkluzja jest taka, że po prostu ponieśliśmy porażkę. Niekoniecznie mogą się teraz pojawić pytania, nie każde nieosiągnięcie sukcesu jest porażką, a nawet czasami osiągnięcie sukcesu jest porażką, bo ona się może pojawić w trochę innym aspekcie niż zrobienie tego miliona, tak? Zarobimy milion, ale jednocześnie stracimy przyjaciół i rodzinę. Natomiast mówmy tutaj w zakresie tej definicji. I czwarta najważniejsza cecha tego zdarzenia, bo na razie mamy po prostu porażkę, to żeby można było powiedzieć, że ta porażka jest dobra, to wyciągamy z niej wnioski, nauczyliśmy się z niej czegoś, dowiedzieliśmy się z niej czegoś wartościowego o nas samych, o naszych bliskich, o naszej firmie, o ludziach, które nas otaczają, czy tak już, żeby użyć wielkich słów, o całym świecie. Co więcej, tym doświadczeniem dzielimy się z innymi współpracownikami, z naszą organizacją, z naszym zespołem, z naszą rodziną, no tam w zależności od kontekstu, a nawet jak tutaj ładnie napisane, dzielimy się, ładnie gdzieś Paul napisał, dzielimy się z całym światem, tym właśnie doświadczeniem, które z tego wynieśliśmy i to jest poniekąd też idea właśnie Fuck Up Nightsów. Te cztery cechy to jest właśnie właściwość dobrej porażki i teraz podam wam krótką historyjkę, którą Paul gdzieś przy jakiejś okazji opowiedział, żeby zilustrować ten przykład. Otóż w pewnym kraju byli sobie król i królowa i mieli syna, czyli królewicza. No i królewicz już wszedł w wiek męski
znalazł, spotkał pannę, z którą stwierdził, że chce się ożenić i zaczęli organizować wesele. W tym samym kraju funkcjonowała firma, która produkowała lakiery do samochodów. No i ta firma stwierdziła, że tak, po pierwsze, fajnie byłoby tutaj jakiś swój wkład dać do tego wesela, no bo oczywiście tam jedni dali kwiaty, drudzy jakieś miejsce, coś jeszcze. A po drugie, no, przy okazji będzie to jakaś szansa na to, żeby naszą markę gdzieś tam pokazać, podreklamować, tak, podpiąć się po prostu pod takie, pod taką uroczystość, chyba nie muszę tłumaczyć, o co chodzi. No i stwierdzili, że oni w takim razie przygotują dla państwa młodych samochód, limuzyny, którą oni sobie już wybrali, ale pomalują ją na taki kolor, na jaką ci młodzi będą chcieli. Zatem poszedł szereg konsultacji z księciem i z jego wybranką. Po długich trudach w końcu został ustalony kolor, jaki ma mieć ten samochód. No i specjaliści firmy, która już na tym rynku lakierów samochodowych tam na niejednym kolorze zęby zjadła, specjaliści zaczęli pracować właśnie nad tym unikalnym kolorem, który będzie pomalowany tylko jeden samochód na świecie i już więcej nikt takiego koloru nie będzie miał. Pracowali w pocie czoła, zaangażowali najlepszych swoich ludzi, wyłożyli tyle funduszy, ile będzie trzeba. Zrobili ten kolor, wzięli tą limuzynę, pomalowali parę dni przed ślubem w takim kolorze, w jakim, czy to parę tygodni przed ślubem, w takim kolorze, w jakim miała być, tak wiecie, na wszelki wypadek, jakby się okazało, że jak występ to będzie inny. Pokazali państwu młodym, państwo młodzi zachwycani, samochód do zabezpieczonego garażu, czekają na ślub. Przed dzień wydarzenia trzeba było ten samochód umyć. Wyprowadzają samochód z garażu, a tam się okazuje, że ten lakier odchodzi z tego samochodu płatami. Można było sobie tak złapać, jakiś odstający płat i po prostu go z tej karoserii zdjąć. No słuchajcie, wyobraźcie sobie emocje, jakie odczuwały osoby, które były za to odpowiedzialne, kiedy zobaczyły, kiedy dowiedziały się takiej sytuacji. Chcąc, nie chcąc, państwo młodzi pojechali do ślubu innym egzemplarzem limuzyny w bardziej tradycyjnym kolorze. Natomiast co zrobiła firma? Firma mogła zrobić jedną rzecz i powiedzieć, ok, próbowaliśmy, nie udało nam się, zapominamy o tym, najlepiej w ogóle wyprzyjmy to, to się w ogóle nie wydarzyło, nikt o tym nie wie, jeszcze się nie reklamowaliśmy, bo to miał być taki strzał, zapominajmy, schowajmy to, zakopmy to w ogóle gdzieś tam pod ziemią, nie było tej sytuacji. I tak pewnie większość firm czy ludzi by się zachowała. Natomiast pracowników firmy, właścicieli firmy zaintrygowało, z jakiego powodu tak się stało. I zaczęli dociekać, zaczęli przeglądać cały ten proces badawczy, cały ten proces stworzenia tego lakieru, co takiego się tam wydarzyło, że ten lakier okazał się taki mało trzymający się tego samochodu. Jakąś dobranockę słyszę w tle. Chociaż równie dobrze może to być dziennik telewizyjny. Spróbuję wyciszyć wszystkich. O, Artur. Znaleźć. I miminki. Artur i miminki. Tak. Dobra. W każdym razie stwierdzili, że oni zbadają, o co chodzi. No więc prześledzili cały proces produkcyjny, no i odkryli, że gdzieś tam zastosowano po raz pierwszy jakieś trochę inne komponenty, bo inaczej nie udało się uzyskać tego koloru. No okej, to wprowadzili tam do swoich procedur odpowiednie dodatkowe założenia, odpowiednie punkty, odpowiednie listy kontrolne, żeby takie zjawisko nie powtórzyło się w przyszłości. Być może pierwszym punktem na tej liście kontrolnej było nie robić lakieru jeden raz na jeden samochód tylko, no, nie wiem, może. Natomiast ktoś mógł powiedzieć, okej, no to już jest fajna rzecz, nie, wyciągnięto z tego wniosku, nauczenia się czego, mamy dobrą porażkę, ale ta firma zrobiła jeszcze jedną fajniejszą rzecz. A mianowicie zaczęli się zastanawiać, do czego może się przydać taki lakier, który po 2-3 tygodniach można zdjąć z samochodu? Jak myślicie, będą klienci na coś takiego? Piszcie tam też na czacie na przykład. No, zdecydowanie. Kto mógł być takim klientem? Wojsko. Magda, trafiłaś w dziesiątkę. Poza osobami, które chciały sobie po prostu na chwilę zmienić kolor swojego samochodu dla fanu, okazało się, że najlepszym klientem było wojsko, rabusie banków to też jest fajny trop, najlepszym klientem było wojsko, które wysyłało swój sprzęt w różne regiony świata i musiało za każdym razem dostosowywać trochę maskowanie tego. Pół biedy, jak ten sprzęt tam jechał na rok czy dwa, gorzej jak ten sprzęt jechał na krócej, to po prostu kosztowało. Jeżeli mieli taką możliwość, żeby to pomalować, a za miesiąc to zdjąć po prostu siłami starszego szeregowego Kowalskiego, no to, to było im to po prostu dużo łatwiejsze, dużo tańsze, więc firma wprowadziła po prostu na rynek
lakier tymczasowy, który można było szybko z tego samochodu zdjąć. I dla mnie to jest właśnie taki super przykład dobrej porażki, gdzie nie dość, że wyciągnęliśmy wnioski, to jeszcze zrobiliśmy z tej porażki, z efektów tej porażki coś fajnego. Tak, w tym przypadku był to stworzony nowy produkt. Takich przykładów jest dużo więcej, na pewno jak sobie sami zastanowicie się na tym, co dookoła was się dzieje, to też znajdziecie takie rzeczy, które albo zostały potraktowane, te porażki, w taki dobry sposób, czyli powiedzieliśmy wszystkim, albo nie zostały w ten sposób potraktowane, a później odbiło się to czkawką, taką przysłowiową, bo coś, o czym chcieliśmy zapomnieć, znowu nam się powtórzyło, a my znowu nie byliśmy na to przygotowani, bo nie wyciągnęliśmy wniosku z tego, co się wydarzyło wcześniej. Kolejny żółtych karteczek to jest troszkę inna historia, ale też jakby nie został osiągnięty główny cel, czyli właśnie super mocny play. Dziękuję Chris za drugi przykład. Czy jakieś pytania albo uwagi może ktoś ma do tej części, które teraz powiedziałem? Nic nie widzę, nic nie słyszę. No dobra, pojadę dalej. W 2018 roku, w styczniu, występowałem na TEDxie w Gdyni i opowiadałem, może będzie to dla was trochę zaskakujące, ale opowiadałem o porażkach. A konkretnie o pewnej rzeczy, o którą się zapytałem na samym początku słuchaczy TEDxa. Pierwsze pytanie, które zadałem na rozpoczęcie wystąpienia, brzmiało: kto z was ma świadomość, ma wiedzę, ma takie poczucie, że należy uczyć się na błędach? Niech wstanie. Wstała prawie cała sala, czyli tam jakieś 120-130 osób. Drugie pytanie moje brzmiało tak: a kto z was zna jakąś konkretną metodę, jak można wyciągać wnioski z tych błędów? Jakiś sposób postępowania, jakąś systematyczną drogę realizacji tego? Mamy na przykład usystematyzowany sposób prowadzenia projektów, tak? Są różnego rodzaju metodyki projektowe. Mamy usystematyzowane sposoby prowadzenia różnych działań, czy w lotnictwie, czy w medycynie. Są pewne konkretne wskazania, co i jak w jakiej sytuacji robić. Czy ktoś z uczestników TEDxa zna takie metody? Z całych 130 osób pozostały stojące dwie osoby. I ja się ucieszyłem, nie? Bo to znaczy, że jest trochę tak jak w tej Afryce, gdzie nie wiadomo, czy firma oblicza ma co robić, czy nie ma co robić, ale że jest to robić dla takiego tworu, którego jeszcze wtedy nie było, ale dla mnie jako osoby, która zajmuje się tym tematem, czyli powiedzieć, w jaki sposób można skutecznie wyciągać wnioski z porażek, w jaki sposób skutecznie można się z nich uczyć. Ktoś powie, ale do czego to jest potrzebne? Jest to istotne, dlatego że bardzo często, jak właśnie mamy taką potrzebę, żeby coś takiego zrobić, to nie mamy jakiegoś takiego modelu, nie mamy jakiegoś takiego prostego systemu, jak do tego podejść. Tak samo ktoś może powiedzieć, do czego są potrzebne sposoby prowadzenia projektów. Można po prostu wziąć ten projekt, na taczkę załadować i ją tylko zawieźć. Nie? Natomiast jeżeli nie mamy pewnej ustalonej metody, pewnego modelu, który możemy później dostosowywać do naszych potrzeb, to tak naprawdę jak coś, taka potrzeba zaistnieje, to nie do końca wiemy, jak zacząć, żeby zapewnić, że wszystkie rzeczy, które powinny być w takim projekcie czy w takim sposobie uczynia się tych błędów, były ujęte. I to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą zrobiliśmy jeszcze przed założeniem fundacji w grupie osób, z którymi współpracuję, że zaproponowaliśmy, nie chcę powiedzieć, że opracowaliśmy, bo w zasadzie wymyśliliśmy, przetestowaliśmy, zweryfikowaliśmy w paru miejscach, zaproponowaliśmy pewną metodę uczenia się na błędach, która pomaga to skutecznie robić. I żeby nie było to zbyt skomplikowane, daliśmy jej bardzo złożoną nazwę, o której zaraz powiem. Ta metoda składa się z takich pierwszych kroków. Pierwsza rzecz, zidentyfikujmy porażkę. Teraz ktoś powie, hej, halo, jak? No przecież wiadomo, nie, że jak zburzyłem budynek, przepraszam, że jak zbudowałem budynek, ale on się zburzył, daj Boże, że nikomu się nic nie stało, no to porażką jest to, że mi ten budynek upadł. Okej, okay, tylko czy porażką było to, że ten budynek upadł, czy porażką było to, że na przykład kupiliśmy zbyt tani beton? Bo upadek to już jest pewien efekt, widoczny efekt po prostu naszej porażki, tak? Może być też taka sytuacja, której przykład dawałem wcześniej. Chcę w ciągu roku zarobić milion i zarobię ten milion,
ale w międzyczasie rozwiodę się, stracę przyjaciół i jeszcze coś innego tam się stanie, ale milion mam. Tutaj można powiedzieć, kurka, no ale w sumie to no jest sukces, nie, bo mam ten milion, no ale pytanie brzmi, czy w tej sytuacji jednak powinniśmy powiedzieć, okej, okay, mam ten milion, ale mam też tą porażkę. Muszę się coś z tą porażką, chcę coś z tą porażką zrobić, chcę się nią zająć. Jak nie zarobię miliona, to tym bardziej jest o czym rozmawiać, tak? Tylko właśnie chodzi o to, żeby powiedzieć sobie, co jest tą porażką. Co jest tym, czym powinniśmy się dalej w dalszych rozważaniach, w dalszych krokach tego procesu zająć. Przede wszystkim musimy się zająć tym, z czego ta porażka wyniknęła. Musimy zrozumieć, co do tej porażki doprowadziło. Czy to były decyzje, które wówczas wydawały się być może właściwe, ale z perspektywy czasu są błędne. Czy to były jakieś czynniki zewnętrzne, o których w ogóle nie mieliśmy pojęcia, że mogą wystąpić i one były zupełnie od nas niezależne. Może być i taka sytuacja przecież. Czy to było jakieś oszczędności, które poczyniliśmy, jakieś błędne założenia, które przyjęliśmy? No, może być tych powodów różno. Wiele, tak? Mogą być te powody różne. Warto też, a nawet trzeba przyjrzeć się powiązaniom pomiędzy tymi powodami, bo tak samo jak w katastrofach lotniczych czy w błędach medycznych, nigdy nie jest tak, że nawali jedna śrubka i od razu samolot się rozpada w powietrzu, tylko zawsze jest tak, że tych składowych jest ileś tam, tak? Śrubka była zła, samolot wystartował w zbyt zimną pogodę i pilot dał za mocny ciąg na silniku. Rozumiecie, co chodzi, nie? Trzy powiązane elementy, więc musimy też tutaj w tym kroku na to zwrócić uwagę. Jeżeli wiemy, co było porażką, z czego wynikało, a przepraszam, jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, prowadząc to rozważanie, z czego ta porażka wynika, co do niej doprowadziło, musimy opierać się na faktach. Bardzo często ludzie, co zwłaszcza widać w ostatnich półtora czy dwóch latach, bazują na takim zjawisku, które nazywam wydaje mi się, tylko jedno słowo. Wydaje mi się, że pandemia nie zamiera z tego powodu. Okej, stary, ale pokaż mi liczby, pokaż mi fakty, pokaż mi na podstawie czego tak uważasz. Pokaż mi na podstawie czego uważasz, że ta śrubka się przyczyniła do katastrofy tego samolotu. Tak? Musimy po prostu bazować na faktach. Dobra, przejdźmy do trzeciego kroku. Jak już wiemy, co było tą porażką, jak wiemy, co do niej doprowadziło, to musimy teraz zaplanować działania zapobiegawcze, działania naprawcze. Zapobiegawcze, żeby uniknąć tych porażek, natomiast nie zawsze da się temu ich uniknąć. Może być tak, że będą to rzeczy zupełnie niezależne od nas, tak jak podatki w Polsce, które pojawiają się z nagłą niespodziewana, tak jak podatki w Polsce, o których jeszcze dzisiaj nie wiedzieliśmy, chociaż będziemy prowadzili działalność za pół roku, zupełnie jak z podatkami w Polsce, więc musimy też mieć jakiś plan na to, co zrobić, jeżeli tego typu sytuacje będą nam się przydarzały, albo ponieważ no, nie jesteśmy w stanie jakby pokazać pewnego spektrum sytuacji, które mogą się wydarzyć, jeżeli to co zrobić, jak się coś nowego pojawi, tak? Że na przykład umawiamy się, okej, okay, jak tylko widzimy jakieś zagrożenie, że na przykład za 2 miesiące nam zmienią podatki w Polsce, to zawieszamy na chwilę naszą robotę, na 3 dni, bo na dłużej nie możemy i ten czas poświęcamy na analizę wpływu tego, co się wydarzy, na to, co mamy do zrobienia. Tak, planujemy, wymyślamy, co po prostu możemy z taką sytuacją zrobić i też przyglądamy się, które z tych rzeczy mają sens, pod kątem na przykład koszty versus korzyści, które mamy z takiego działania, tak? Czwarty krok, najważniejszy w tym całym obszarze, to jest to, że musimy teraz te działania, które wybraliśmy, te, które naszym zdaniem są najbardziej właściwe, które dadzą najwięcej korzyści, których korzyść jest zdecydowanie większa od kosztu, musimy je po prostu wdrożyć. Tak? Czy ktoś jakieś pytania albo uwagę chce, czy się wcisnęło? Okay. Lecę dalej. Musimy te działania zrealizować. Ta realizacja może mieć zupełnie różną formę. Może to być zmiana procesu projektowego, jeżeli mieliśmy jakieś problemy, jakieś niepowodzenia w projekcie. Może to być prowadzenie list kontrolnych, jeżeli się okazuje, że da to po prostu wyraźny efekt. Nie wiem, czy wiecie, ale wprowadzenie list kontrolnych w medycynie dzięki staraniom WHO zmniejszyło o 40%, a w niektórych krajach na świecie nawet więcej, liczbę przypadków śmiertelnych w operacjach chirurgicznych.
gdzie częstym powodem takich śmierci były na przykład niewysterylizowane narzędzia, było na przykład pozostawienie jakiegoś ciała obcego w ciele pacjenta itd., itd. Tak, dzięki liście kontrolnej sprawdź, czy wszystkie lancety, które powinny być na swoich miejscach, są na swoich miejscach. Zwiększyła się szansa na to, że ten lancet będzie leżał jednak na swojej tacce, a niekoniecznie w ciele pacjenta. Mogą to być bardzo proste rzeczy. Lista kontrolna moim zdaniem jest w używaniu najprostszą rzeczą, chociaż nie najprostszą do stworzenia. Mogą to być bardziej złożone rzeczy, jak różnego rodzaju ubezpieczenia, zabezpieczenia, dodatkowe zasoby, które są potrzebne do tego, żeby coś zabezpieczyć. Ale musimy po prostu te działania zrealizować. I piąty krok. Musimy na bieżąco weryfikować, czy to, co wymyśliliśmy, co wdrożyliśmy, jest skuteczne, a nawet jeszcze wcześniej, czy to w ogóle jest stosowane, czy jest skuteczne i czy jest użyteczne, tak? Czy ten efekt, na którym nam zależało, osiągnęliśmy. Czy to, że wprowadziliśmy dodatkowe 5 kroków do procedury zarządzania projektami, spowoduje, że faktycznie ona będzie lepsza, tak? Bo ona się w tym momencie powiększa, jest coraz więcej roboty, więc musimy mieć z tej roboty jakiś dodatkowy efekt. Tak, potęga checklisty, jak zrobić coś lepiej, Atul Gawande, jedna z książek, które stoją u mnie obok metody czarnej skrzynki. Bardzo ciekawa historia, chociaż w sumie wydaje się, też tak słyszałem już taki komentarz, gdzieś, też czytałem gdzieś jakiś komentarz, że przecież nie ma nic prostszego niż lista kontrolna, natomiast właśnie sam Atul Gawande w swojej książce pisze, że jak lista jest, że bardzo trudno jest zrobić dobrą listę kontrolną. Nie będę już w ten temat wnikał, bo to jest opowieść inna, natomiast chciałbym dać Wam... metoda nazywa się na dzień dzisiejszy 5Z, dlatego że też prowadzimy tutaj pewne zmiany za chwilę. Od pierwszych liter tego, o czym mówiłem, czyli zidentyfikuj porażkę, zrozum, co do niej doprowadziło, zaplanuj, co możesz zrobić, żeby się w przyszłości nie powtórzyła lub nie miała takiego wymiaru, lub żeby można było zapobiec jej skutkom. Zrealizuj wybrane plany i zweryfikuj, czy to wszystko jest stosowane i czy to wszystko działa. Teraz mam do Was pytanie. Chcecie przykład z mojego osobistego, zawodowego, IT-owego życia? Napiszcie jakiś komentarz na czacie. Tak, Aneta chce, ktoś jeszcze chce? Tak sprawdzam, czy słuchacie, nie? Dobra. Pracowałem w jednej z firm, w której pracowałem, realizowaliśmy projekt informatyczny, którego celem było dostarczenie narzędzi do digitalizacji takich wewnętrznych administracyjnych procesów. Tam procesy sprzedażowe, jakaś windykacja i tak dalej, to wszystko hulało sobie fajnie na elektronice, ale jeżeli ktoś chciał rozliczyć delegację, to musiał wypisać papierowy druk, co oczywiście nie przystoi firmie, która funkcjonowała na początku XXI wieku. Więc wyznaczyliśmy sobie cel, żeby wdrożyć po prostu takie rozwiązanie, taką platformę, na której różne procesy można byłoby wdrażać. Wybraliśmy platformę, którą chcieliśmy wykorzystać i zaczęliśmy szukać najlepszego w Polsce dostawcy rozwiązań na taką platformę. Poświęciliśmy na to dużo czasu, dużo energii, sporo osób przy tym pracowało, rozmawialiśmy z wieloma firmami, zawracaliśmy też głowy najlepszym ludziom po stronie właśnie tych firm. I w końcu, koniec końców, pokazaliśmy zarządowi naszą rekomendację kilku firm, z którymi warto współpracować, ze wskazaniem na jedną, która naszym zdaniem była najlepsza. I została decyzja, została ta firma wybrana. I w tym momencie jakby moja rola w tym projekcie zgodnie z tym wszystkim, co tam się działo, się trochę zakończyła. Został wybrany project manager, został wybrany zespół projektowy. Przekazałem te wszystkie zadania, no, część z tych osób już wcześniej też ze mną współpracowała przy tym wyborze, ale przekazałem te wszystkie zadania do tego zespołu, stwierdzając, że są fajni ludzie, więc ja już nie muszę tam nad tym czuwać. Trochę się czułem jak ojciec chrzestny tego przedsięwzięcia, bo ja zaproponowałem, żeby ono było realizowane, no ale zabrałem się za inne swoje rzeczy, które miałem do roboty. No i niestety tak się stało, że po kilku miesiącach ze 100% tego, co miało być dowiezione, zostało dowiezione jakieś 20-25%, a te kilka miesięcy to był czas, kiedy miało być dowiezione 100%. Tak? Mimo, że były zaangażowane wystarczające, a nawet większe niż planowaliśmy środki, mimo, że było większe zaangażowanie ludzi, to jednak nie udało się to. Czyli ten trzeci punkt,
z tej dobrej porażki, o której mówiłem, nie osiągnęliśmy zakładanego celu. Co więcej, zdenerwowaliśmy sporo ludzi z wyższej kadry menedżerskiej w tej firmie, no bo było obiecane, że będzie coś fajnego. Oni już zresztą pracownikom to powiedzieli. A tu zostało przepalone całkiem sporo pieniędzy jak na taki projekt i jakby efekt był raczej mizerny. To, co było, to było, chodziło, ale nie było całej reszty. Poczułem się trochę winny, dlatego że zostawiłem ten projekt tak samą sobie i w poczuciu tej winy wróciłem do tego projektu w sposób dużo bardziej aktywny niż tylko przyglądanie się, co się tam dzieje. I zacząłem się zastanawiać, co tam po prostu takiego się wydarzyło. Przeprowadziliśmy pierwsze w tej firmie lessons learned poprojektowe, takie przynajmniej odniosłem wrażenie. Dlaczego odniosłem takie wrażenie? Dlatego, że jak zebraliśmy w jednej sali, to jeszcze przed COVID-em było, no, wszystkie osoby, które brały udział w tym projekcie, no, część była też online, bo w dwóch lokalizacjach pracowaliśmy, to wyraz twarzy tych ludzi, którzy tam przyszli, świadczył o tym, że spodziewają się, za przeproszeniem, potężnego piernicza. Nie bardzo wiedzieli, czego mają się pod tym lessons learned spodziewać, na czym będzie polegało to wyciąganie wniosków. Ja natomiast zastosowałem taką metodę, o której mówiłem przed chwilą, czyli tą 500-kę. I co najważniejsze, i zrobiłem jeszcze dwie bardzo istotne rzeczy. Po pierwsze, miałem tam swojego agenta ukrytego w tej grupie, czyli kolegę, z którym porozmawiałem, któremu powiedziałem, jak chcę to przeprowadzić, i który jakby też miał pewne umiejętności, pewne cechy z racji pracy w innym miejscu, że wiedział, jak powinno się w dobry sposób przeprowadzać lessons learned. A po drugie, ustawiłem się bardziej w roli facylitatora niż osoby zadającej jakieś tam konkretne pytania. Facylitatora, który pilnował, żeby problemy, które się pojawiły, te błędy, które były popełnione, nie były związane z ludźmi, którzy je popełnili, tylko żeby były związane z działaniami tych ludzi. Nie wiem, czy czujecie tutaj różnicę. Jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie, kolego, koleżanko, i powie, jesteś głupi, to teraz poczujcie w sobie, co to z wami robi. Jesteś głupi. Czujecie? A teraz, jeżeli ktoś przyjdzie do was i powie, słuchaj, zrobiłeś coś głupiego, to teraz poczujcie, jak to się czuje, jaka jest różnica między tym wcześniejszym, jesteś głupi. Łapiecie to? Myślę, że łapiecie, bo nie wyobrażam sobie firmy turkusowej, w której nie mówi się właśnie takim językiem nakierowanym, zwłaszcza jeżeli chodzi o krytykę, nakierowanym na działania. Powinno się tak po prostu mówić. Nie nakierowanym na osoby, tylko właśnie na działania. Więc moją rolą było przypilnowanie, że jak ktoś powiedział, słuchajcie, ale wtedy to był tydzień opóźnienia, bo Piotrek wcześniej wyszedł z pracy, nikomu nic nie mówiąc, a ja mu wysłałem pliki do instalacji, on tego nie zrobił. Stop. Na czym polega błąd? Błąd polegał na tym, że osoba, która wysyłała pliki do instalacji, nieważne to było, nie? Że pliki zostały wysłane później niż miały być wysłane, a osoba, która miała wyjść z pracy, wyszła wcześniej, nie pytając o to nikogo i nie komunikując tego. Co musimy zrobić w przyszłości? Musimy wcześniej komunikować takie rzeczy. Bo dzisiaj to jest Piotrek, któremu Asia wysłała te pliki, a jutro będzie to Jarek, któremu Zbyszek wysłał te pliki. Czujecie, o co chodzi? Myślę, że tak. Tak trochę z NVC, Non-Wireless Communication. Absolutnie się zgadza. Jest to jeszcze taki wątek, do którego dzisiaj wrócę. Jak ludzie zobaczyli, że rozmowa jest prowadzona w ten sposób, to widać było fizycznie, jak całe napięcie z nich opada i zaczęliśmy po prostu rozmawiać. Nie o tym, co się wydarzyło, ale o tym, co zrobić w przyszłości, żeby lepiej się działo po prostu w projekcie. Efekt był taki, że mając te wszystkie wnioski, mając to całe doświadczenie, poszedłem na zarząd, powiedziałem, jakie wyciągnęliśmy z tego lekcje i poprosiłem zarząd o drugą próbę na realizację tego projektu, gdzie chcieliśmy to całe doświadczenie wykorzystać i próbować jeszcze raz. I uwierzcie mi albo nie, i ten projekt dowieźliśmy. W ciągu kolejnych kilku miesięcy, w krótszym czasie niż tam był wcześniej zaplanowane. Jeszcze byłoby szybciej, ale doszło parę nowych rzeczy, jeżeli chodzi o wymagania. Więc udało się po prostu wyciągnąć z tego wnioski, udało się je wdrożyć. Więcej czasu wtedy poświęcałem też na ten projekt, nie po to, żeby tam coś w nim robić, tylko żeby patrzeć, że te rzeczy po prostu faktycznie się dzieją, że to, co wymyśliliśmy, faktycznie jest wdrażane i że to nie przeszkadza.
i udało się ten projekt dzięki dużemu wysiłkowi innych ludzi niż ja zrealizować. To jest dla mnie właśnie taki przykład, który jak mówię o tym 500, o tym wyciąganiu wniosków, tym uczeniu się na błędach, zawsze mi przychodzi do głowy. Inny bardzo prosty przykład, który mam, to jest taki, że z kolei w innej firmie lessons learned, mieliśmy niestety tylko godzinę czasu, żeby zebrać tam ze 30 osób. Natomiast jeden punkt, który tam został wyciągnięty jako rzecz do poprawienia razem z pomysłem od razu, jak to zrobić, tak, bo na porażkę ja patrzę jak na zasób, doświadczenie z tej porażki z zasobem, co mogę zrobić lepiej w przyszłości, to ten jeden wniosek, jeden pomysł, co mogę zrobić lepiej, zaoszczędził firmie 20 tysięcy złotych rocznie. Ktoś powie, kropla przy takim budżecie, jaka ta firma miała. Słuchajcie, idźcie do swojej firmy i powiedzcie, że w ciągu godziny zaoszczędzicie 20 tysięcy złotych rocznie. Okej. Okay. Wkurzam się, jak ktoś mi mówi, że jestem głupi. Ja też się wkurzam, natomiast nauczyłem się bardzo szybko, żeby to wkurzanie gdzieś tam w sobie zadusić i zapytam się, okej, okay, to co takiego głupiego zrobiłem? W tym momencie albo ta osoba dalej mówi, o, już głupi jesteś, to wtedy wiem, że chce na mnie wyrzucić swoją frustrację i ja w zasadzie nie powinienem się tym tematem zajmować. Albo ta osoba mówi, dlaczego to uważa po moim pełnym działaniu, po moim jakimś zachowaniu, po nie wiem, po czymś, co powiedziałem na przykład. I w tym momencie mogę coś z tym zrobić. Jarku, nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, ale brzmi to mniej więcej tak, że jakby problemy, z którymi się zmagaliście, nie były problemami stricte technicznymi. Natomiast to, co zauważyliście, to to, że nie działała albo komunikacja, albo jakieś takie przekazanie zadań, albo po prostu na przykład ktoś zwyczajnie zrozumiał, że zadanie, które zostało mu zlecone, na przykład może być zrealizowane kolejnego dnia rano. Lub nie wiedział, że ma być koniecznie zrobione na przykład w danej chwili i po prostu wyszedł, tak jak powiedziałeś. Natomiast jakby to, co zauważyłem, to to, że jakby oddzielacie same problemy, same porażki od ludzi, tylko po prostu stosujecie je do danych sytuacji, tak? Odnosicie je do jakiejś tam no, sytuacji, w której się znaleźliście. Tak, tak. To powtórzę to, co mówiłem wcześniej. Wczoraj ta sytuacja, ten błąd popełnił Wojtek. A jutro może to być Jarek. Jak ja, Jarek, nie zadbam o to, żeby był jakiś bezpiecznik, który mnie zabezpieczy przed ryzykiem robienia tego błędu, zmniejszy to ryzyko, to ja mogę dostać po prostu tego strzała, nie? Bo ja popełnię taki błąd. No oczywiście jasne, to, co powiedziałeś, to nie jest tam znowu tak jak z tą śrubką i z tym silnikiem. Tam kilka elementów naraz po prostu nie działało w różnych miejscach, które doprowadzały do takich sytuacji, nie? Bo w piątki zazwyczaj wychodzimy wcześniej. No to pracownik wyszedł, jak to było w zwyczaju w piątki o godzinie 15, a drugi pracownik, któremu zależało, żeby były wgrane update'y przed weekendem, wysłał to po 16, bo nie wiedział, że administrator wychodzi wcześniej. I to nie chodziło o to, że oni coś źle zrobili, tylko że my musimy się porozumieć, dogadać, wiedzieć, że takie sytuacje mają miejsce i odpowiednio na to reagować, nie? No właśnie, i znaleźliście może jakieś rozwiązanie technologiczne albo jakieś narzędziowe na to, przykładowo jakąś, nie wiem, tablicę Kanban, jeżeli pracownik widzi u siebie jeszcze jakieś to-do na dzisiaj, to jeszcze, no po prostu nie może wyjść z pracy, czy co? Wiesz co, zazwyczaj akurat w tego typu sytuacjach to narzędzia typu tablice Kanban czy jakieś zadania w dziedzinie czy inne rzeczy to są super rozwiązania, natomiast najprostszą zawsze rzeczą jest to, żeby ci ludzie rozmawiali ze sobą na bieżąco. Myśmy w efekcie, w tej, jak zaczęliśmy drugą iterację tego projektu robić, to myśmy przy okazji trochę wdrożyli agile'owe podejście do projektów organizacji, bo takich tematów, że potrzebujemy informacji od kogoś, a ten ktoś nie jest w tej chwili dostępny, było multum. Tak, wdrożyliśmy te poranne spotkania skramowe, sorry, zapomniałem, jak to się fachowo nazywa, i tam była na przykład przestrzeń na to, żeby na bieżąco pewne rzeczy mówić. Ja dzisiaj będę potrzebował, żebyś ty był do 17, ale ja muszę o 16 wyjść, muszę dziecko z przedszkola odebrać. To co z tym zrobimy? A może być na przykład o 18? Może być. Bylebyś dzisiaj to zainstalował, bo jutro będą testy. No to ja to zrobię z domu, nie? Wiesz, tam nie trzeba żadnych narzędzi, żadnych kanbanów, żadnych tiketów dzisiaj, tylko po prostu się porozumieć.
No, kluczowe jest tutaj diagnozowanie takich sytuacji, no i później właśnie przeciwdziałanie nim. No, ciężko mi powiedzieć, czy tu po prostu jedna osoba ciągle nawala, czy tak jak mówisz, no przyjdzie ktoś następny i znowu się może powtórzyć sytuacja. No czasem po prostu nie sposób wszystko wiedzieć, albo inaczej, nie sposób o wszystko zapytać. No i takie sytuacje no zawsze mogą mieć miejsce. Natomiast pewnie wielu można przeciwdziałać. Tak, tam oczywiście też nie było tak, że ta druga iteracja była idealna i myśmy sobie zdawali z tego sprawę, że my nie usuniemy wszystkich takich potencjałów do błędu. Natomiast była dużo sprawniejsza i też ludzie po prostu uczyli się, była tam większa szansa na nauczenie się tego, żeby coś zrobić lepiej i ludzie odważali się ze sobą rozmawiać na temat tego: stary, czemu mnie nie poinformowałeś, że będziesz wychodził wcześniej, nie? Gdzie wcześniej jakby było tylko rzucenie przekleństwa na tego kogoś i to nie do niego, tylko gdzieś tam, wiecie, w przestrzeń, zaciśnięcie zębów i znowu holujemy, nie? Do następnego błędu. No, zadziałało i to jest jeden z przykładów, który mogę podać z mojego osobistego doświadczenia, natomiast no, tak po prostu to działa, że jeżeli nie będziemy wyciągać wniosków z naszych błędów, z naszych niepowodzeń, nie będziemy ich wdrażać, no to tak naprawdę trochę staniemy w miejscu. Nie? Okay, czy jeszcze jakieś tak daily, Bartku? Te spotkania poranne to były daily. Super w ogóle sprawa. Znam parę nie IT-owych zespołów, które coś takiego też prowadzały, na przykład HR-owych, i to się super sprawdza. Dobrze, jeżeli macie jeszcze jakieś uwagi, to dawajcie. No to nawet jest właśnie to miejsce, które sobie zaznaczyłem. Bo wiecie, dla mnie prezentacja jest po to, żebym jakby w emocjach, które zawsze mi towarzyszą w takich wystąpieniach, pamiętał, co mam powiedzieć. Dobra, słuchajcie, to ja mam dla Was jeszcze jedno ćwiczenie na Menti. Teraz spróbuję jakoś sprawnie podrzucić Wam link. Troszkę inny charakter to ćwiczenie będzie miało, bo chciałbym, żebyście... Okej. Okay. Bo jak mi wywaliło z tego... Żebyście odpowiedzieli na takie pytanie, jakie czynniki, co ułatwia rozmawianie o błędach? O tym, że rozmawianie o błędach jest trudną sprawą, czy o własnych błędach, czy o błędach innych osób, to chyba takie poczucie, czy taką świadomość większość z nas ma. Artur, trzeci raz się włączasz i jakby od ciebie jakieś dźwięki idzie. Raz, następnym razem cię wyrzucę chyba ze spotkania. Mam wrażenie, że to jakiś błąd jest. No dobra. Zapraszam do odpowiedzi na pytanie. Macie tam już gotowe podpowiedzi, pewne rzeczy, które nam wyszły po prostu z rozmów, z tego typu spotkań, z innych badań. I chciałbym, żebyście je ułożyli w takiej kolejności, którą uważacie za słuszną. Jeszcze nie wiem, czy już tam się ktoś dostał, bo muszę się jeszcze raz zalogować do Mentimetra. Teraz ja już sobie obserwuję, co tu się dzieje. Jeszcze nikt nie wszedł na tą stronę, także zachęcam, link macie znowu w czacie. Jeżeli... Ze względu tutaj na chimeryczność tego mojego komputera nie będę ryzykował teraz jakiegoś przełączania się. Słuchajcie, ktoś tam wszedł? Wszystko jest ok z tym linkiem? Tak, działa, można. Ja uzupełniam. Okay. Dobra. Wszystkie mamy uszeregować, tak? Tak. Artur? Proszę, wycisz się, Artur, bo nie chcę cię wyciszyć co chwilę. Coś jest nie tak. Dobra, dwie osoby już to zrobiły. Dam szansę reszcie. Jakby tak z 10 osób to wypełniło, to myślę, że będziemy mieli dobre spojrzenie na temat.
nie wiem, czy mnie pamięć nie myli, ale tam wcześniej widziałem wyniki jakiegoś sondażu. Był taki wykres kolumnowy, powiedzmy, z czterema chyba odpowiedziami. No i tam właśnie chyba zarząd czy tam kierownictwo w jakiś sposób mogło zareagować, prawda? No i zdarzały się sytuacje, gdzie jednak no jakieś skutki negatywne chyba się zdarzały. Jak to wyglądało dokładnie? To było chyba drugi albo trzeci albo czwarty wykres, który był pokazywany. Czy to można w jakiś sposób jeszcze odnieść do tej ankiety? Wiesz co, nie, dlatego że tamto badanie, które pokazywałem, ono dotyczyło konkretnej, to był przykład na bazie konkretnej organizacji. Tak? Tam było coś takiego, że menadżerowie, postawa menadżerów mówią o nagradzaniu odwagi i uczeniu się z porażek, ale nie wprowadzają tego w życie, gdy ktoś się odezwie. Mhm, no właśnie. Tak, to jest ta odpowiedź, to jakby trochę rozdzielnie w stosunku do tego, pewnie tam jakiś związek można byłoby znaleźć, natomiast no, nie przeprowadzałem takiej analizy, takiego badania. Dobrze, słuchajcie, mamy w tej chwili 15 odpowiedzi, super jesteście. I teraz spróbuję wyświetlić ten ekran. Chyba jednak muszę zrobić screen. Dobra, słuchajcie, widzicie wykres, czy zasłaniam wam czymś? Widać, nie jakoś bardzo wyraźnie, ale widać. Niestety te literki są bardzo małe. Na pierwszym miejscu już wszyscy skończyli, 15-16 odpowiedzi. Widzę na pierwszym miejscu bezpieczeństwo, nie obawiamy się nieprzyjemnych konsekwencji takiej rozmowy. I to jest rzecz, która bardzo często się pojawia w różnych organizacjach, w różnych firmach, że ludzie po prostu boją się rozmawiać o porażkach właśnie ze względu na konsekwencje, które może to za sobą nieść. Ja nie znam się jakoś super na turkusie, przyznam się bez bicia, natomiast też to, co czytam, to, co słyszę, to, co na przykład jak z Bartkiem tam chwilę rozmawialiśmy, to dla mnie wynika, że jednak w środowisku turkusowym to zapewniamy ludziom bezpieczeństwo do tego, żeby otwarcie mówili o różnego rodzaju problemach, o różnego rodzaju niedoskonałościach, czyli właśnie na przykład o jakichś błędach, jakichś niepowodzeniach, które się zdarzają. Na drugim miejscu jest zaufanie, że przekazana historia nie zostanie wykorzystana przeciw osobie, której dotyczy. No to trochę też tak podobnie jak w punkcie pierwszym. Trzeci, świadomość, że doświadczenie wyniesione z rozmowy zostanie dobrze zagospodarowane. Czyli że ten ból, który przeżyjemy, na przykład przyznając się do naszego błędu, do naszej porażki, zostaje w jakiś dobry sposób użyty, tak, w celu właśnie na przykład usprawnienia działalności pracy. Co tam dalej mamy? Pewność siebie, swoich kompetencji, umiejętności dotyczących osoby, której błąd omawiamy. Czyli jeżeli ja mam dużą pewność siebie, jeżeli ja czuję dobrze moje kompetencje, to nie będę się obawiał, że opowiadając o swoim błędzie, opowiadając o swoim niepowodzeniu, te kompetencje zostaną podważone. Tylko jest jedna bardzo istotna rzecz, mianowicie trzeba umieć opowiedzieć to w taki sposób, żeby samemu tych kompetencji nie podważyć. No bo jeżeli ja nie jestem ich pewny, jeżeli ja nie umiem tego zrobić w taki sposób, no to przepraszam, ale nikt nie musi podważać moich kompetencji, jak ja sam to zrobię, tak? I sobie sam w ten sposób zaszkodzę. Gdzieś tam na końcu znajduje się wiedza, jak taką rozmowę przeprowadzić. Wcześniejsze treningi, wcześniejsze nauczenie się, jak to zrobić. Dziękuję za wasze głosy. Wrócę do slajdu z prezentacją, który mi znowu gdzieś uciekł. I tak to jest, jak człowiek z IT prowadzi spotkanie, nie? Ale slajdów naprodukowałem. Pocieszę Cię, Bartku, to nie na tą okazję, miałem już się wcześniej. Dobra, to teraz mam do Was jeszcze jedno pytanie, ale to już proszę o odpowiedź na czacie albo na głos. Jak słyszycie słowo fellowship, abstrahując od powiązania tam z jakąś materialną rzeczą tego słowa, to jakie macie skojarzenia z tym słowem? Co ono do Was mówi? Jakie rozumiecie? Jak interpretujecie takie określenie fellowship?
Ziomeczki porażkowe. Ziomeczki porażkowe, zarąbiste, no. Co jeszcze wam przychodzi do głowy? To nie jest podchwytliwe pytanie, to jest moja ciekawość, jak to słowo jest odbierane, za chwilę wam powiem dlaczego. Bractwo porażki. Super. Coś jeszcze wam przychodzi do głowy? Komuś się kojarzy z Fellowship of the Ring? No, dokładnie tak się kojarzy. Dzięki Piotrze za spotkanie. Uciekaj. Jest to nazwa, która została wymyślona nie przeze mnie, w sumie żałuję, ale przez Konrada Gudraka, który jest człowiekiem od wymyślania nazw. I robi to tak fajnie, wymyśla te nazwy na tyle fajnie, że buduje dookoła nich pewną otoczkę. W pierwszej wersji to słowo miało dwa L, ale okazało się to mało praktyczne i zrobiliśmy taką korektę, że ma jedno L. I to słowo określa pewną przestrzeń, jaką dajemy porażce dookoła nas. To przestrzeń, w którym dzielimy się tą wiedzą, dzielimy się tym dobrem, dzielimy się tym doświadczeniem, które z tej porażki wyniknęło. Czyli znowu ten czwarty element z tej definicji dobrej porażki. Nasze niepowodzenie nie należy tylko do nas, doświadczenie z tego niepowodzenia nie należy tylko do nas, ale w zależności od tego, gdzie je ponieśliśmy, należy do naszej rodziny, należy do naszego zespołu, należy do naszej firmy. Spina się to wam jakoś tą nazwą? To jest taka właśnie wspólnota porażki. Przyznam się, że najoryginalniejsze czy najśmieszniejsze określenie, które usłyszałem na jednym z poprzednich spotkań, to było drużyna przegrywów. Ale nie o to chodzi. Fellowship, nazwy fellowship użyliśmy do czegoś takiego, co mam nadzieję, że widać teraz na ekranie, czyli do takiego narzędzia, które opracowaliśmy w ramach fundacji, a którego celem jest zbudowanie pewnej podstawy do tego, żeby móc zająć się porażkami. Teraz pytanie do was, co jest tą podstawą, dzięki czemu w ogóle możemy zacząć wyciągać wnioski z porażek, możemy zacząć uczyć się na błędach i tak dalej, i tak dalej. Asia, w punkt, rozmowa. Jeżeli nie umiemy rozmawiać o błędach, jeżeli nie umiemy rozmawiać o porażkach, to nic więcej z nimi nie zrobimy. Możemy je sobie sami gdzieś tam przytendegować w głowie i zostawić to sobie i zająć się tym jakoś samodzielnie, tylko dla nas. Natomiast my byśmy chcieli, my promujemy takie podejście właśnie to dobro porażkowe, żeby rozmawiać o tym otwarcie, żeby dzielić się tym z innymi, żeby dzielić się wyciągniętymi wnioskami, a może, żeby nadbudowywać nasze wnioski informacją zwrotną, którą dostajemy od innych, i jeszcze bardziej dzięki temu usprawniać nasze działanie, nasz sposób postępowania i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tego bez rozmowy, natomiast rozmowa czasami, nie pamiętam, czy tu mam wyniki, tego nie ma, rozmowa czasami na temat właśnie porażek jest bardzo ciężka. Z jednej strony, jeżeli my mamy opowiedzieć o naszym niepowodzeniu, o błędzie, który ponieśliśmy, o porażce, którą przeżyliśmy, jest to dla nas ciężkie, ponieważ, jak myślicie, ktoś podpowie, dlaczego jest to dla nas ciężkie, mówienie o własnych błędach? Halo? Wymaga odwagi. Ale odwagi do czego? Do przyznania się do niedoskonałości. Okej, okay. A do czego ta odwaga tak naprawdę jeszcze jest potrzebna? Znaczy w konsekwencji do uczenia się, nie? Ale nie wiem, o co pytasz. Chodziło mi o to, że ta odwaga jest potrzebna do tego, że inni zaczną nas oceniać. A, no tak. Tak. No to dajemy się do niedoskonałości, inni nas oceniają i musimy z odwagą tą ocenę przyjąć po prostu. Mhm. Tutaj pojawiło się od Małgosi, przepraszam, Małgosi to jeszcze wcześniej, od Asi, bo boimy się, że inni pomyślą, że jesteśmy głupi, bo boimy się, że zostaną podważone nasze kompetencje, bo obawiamy się, że ludzie przestaną nas szanować. Wyobraźcie sobie takiego profesora czy ordynatora, czyli szefa działu w szpitalu, który przyjdzie i powie, słuchajcie, w wyniku mojego błędu zmarła pacjentka. W
widzicie, co się dzieje po prostu w tle. Nie? Wszyscy mówią, kurde, ten człowiek już jest tak stary, że już zapomniał, co się robi, nie ma kompetencji, nie zna się na tych nowych rzeczach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja się nie dziwię, że w takim bardzo mocno zhierarchizowanym środowisku, jakim jest nie tylko medycyna, ale takich środowisk jest wiele, zwłaszcza takich środowisk korporacyjnych, tak? Przez korporację mam na myśli pewną grupę zawodową czy społeczną, która jest bardzo mocno powiązana pewnymi regułami, pewnymi zasadami, jest taka bardzo mocno do siebie nastawiona. Medycyna jest taką korporacją, lotnictwo jest taką korporacją, polityka jest taką korporacją, kościół jest taką korporacją, policja jest taką korporacją, wojsko i tak dalej, i tak dalej. Tak, oni mają pewne swoje reguły, pewne zasady postępowania, duże firmy są przecież też takimi korporacjami i to wszystko powoduje, że ta hierarchia, która tam jest stworzona, ona bardzo mocno wżera się w mózgi ludzi, w ich poczucie patrzenia na siebie i w momencie, kiedy ktoś nagle staje przed takim punktem, że musi teraz opowiedzieć o swoim błędzie, o swoim niepowodzeniu, to właśnie obawia się tego, jak zostanie oceniony przez innych z perspektywy swojej kompetencji, swojego znaczenia, z perspektywy dlaczego on jest w tym miejscu organizacji, skoro jemu się tam coś nie udaje itd., itd. Natomiast trudno nam też jest rozmawiać z innymi o ich błędach. Nie wiem, czy ktoś z Was pracuje w roli menedżera, mi się to zdarza regularnie od lat i też wiem, jak ciężko byłoby mi kiedyś, nim się nauczyłem to robić, jak ciężko było mi porozmawiać z pracownikiem albo porozmawiać z całym zespołem o czymś, co ten pracownik schrzanił, błędzie, które popełnił ten pracownik, jakieś niewłaściwe decyzje, które były podjęte na forum zespołu itd., itd. Dlaczego? Dlatego, że ja się bałem, czy sposób, w jaki ja to będę robił, nie spowoduje pogorszenia moich relacji z tym pracownikiem, czy pogorszenia moich relacji z tym zespołem. Czujecie to? Co powstrzymywało mnie, co było pewnym hamulcem w tym, żeby w ogóle takie tematy trudne, takie tematy ciężkie podejmować. To wszystko, plus jeszcze pewne doświadczenie, które mam związane z prowadzeniem coachingu, związane z prowadzeniem mentoringu, związane z wieloletnią pracą w obszarze pomiędzy IT biznesem i koniecznością odpowiedniego komunikowania się po obu stronach, po to, żeby właśnie nie skonflikować z tych stron. To wszystko doprowadziło mnie do takiego pomysłu, że trzeba jakoś ludziom pomóc nauczyć się, jak to robić, ale nauczyć się w taki sensowny sposób, nie taki, że dajemy protezę i musi z tą protezą wiecznie chodzić, ale ja taki przykład daję takiego chodzika. Nie? Jak jest małe dziecko, to małemu dziecku daje się chodzik nie po to, żeby z tym chodzikiem chodziło do końca życia, chociaż może się zdarzyć, że gdzieś tam na starość znowu do chodzika wróci, ale po to, żeby ono nauczyło się w odpowiedni sposób tam balansować ciało i później zaczęło już chodzić bez tego chodzika. Rozumiecie? I właśnie karty Fellowship to jest coś w rodzaju takiego chodzika, którego zadaniem jest nauczenie ludzi, jak mogą rozmawiać o błędach, rozmawiać o porażkach, jak mogą opowiadać o tym, jak mogą sami się do pewnych rzeczy odnosić, jak mogą prosić innych, żeby się odnieśli do tego, co na przykład tych błędów, które kto inny popełnił. Ja sobie właśnie poradziłem, Asiu, w ten sposób, że zastanawiając się, w jaki sposób mogę do tego podejść, korzystając z tej wiedzy, którą miałem chociażby właśnie z coachingu, gdzie bardzo dużo w dobrych szkołach coachingowych mówi się na temat właśnie tego, jak się powinno zadawać pytania, jak się powinno słuchać ludzi, na czym powinno się skupiać, to o czym mówiłem już wcześniej, czyli na celu, na zadaniu, na działaniu, na czymś, co ktoś powiedział, a nie na osobie. To już też dzisiaj się bardzo mocno powtarzało. Na podstawie tego przy współpracy dwóch koleżanek psycholożek powstały właśnie te karty. One powstawały przez jakiś rok czasu, trochę tak z bieżącej potrzeby serca, gdzie potrzebowałem po prostu pewnego narzędzia na ćwiczenie, ale były bardzo mocno ewoluowały w ciągu tego roku czasu i w tej chwili mają taki kształt, jaki mają. To jest króciutko, to jest 20 kart, jest 15 kart takim zielonym kolorem i 5 kart z kolorem niebieskim. Karty z kolorem zielonym przede wszystkim są przeznaczone do tego, żeby odpowiadać na pytania, które tam są zawarte i to są pytania związane z sytuacją, którą chcemy omówić, czy z jakimś błędem, czy z jakimś niepowodzeniem. I to są pytania, jeżeli ja na przykład chciałbym Wam teraz opowiedzieć o
o czymś, co mi się nie udało, to mogę sobie spośród tych zielonych kart wybrać kilka takich, które uważam, że warto, żebyście o tym posłuchali. Na przykład tak jak tutaj na slajdzie widzicie, czego się nauczyliśmy z tej porażki albo co można byłoby zrobić bezpośrednio po porażce, aby zmniejszyć jej nieprzyjemne konsekwencje. Te 20 kart nie zawiera oczywiście wszystkich możliwych pytań, które mogą się pojawić, natomiast to jest taki trochę zaczyn jak w chlebie, tak, żeby po pierwsze zacząć w ogóle o tym rozmawiać, a po drugie robić to w odpowiedni sposób, bo one są sformułowane, są zgodne właśnie z tym podejściem komunikacji bez przemocy, tym NVC, które tutaj w czacie się dzisiaj pojawiło. Wśród tych 20 kart jest też 5 kart informacji zwrotnej, czyli jeżeli ja tobie opowiadam o moim błędzie, a ty byś chciał się jakoś do tego odnieść, to żeby zacząć na przykład się do tego odnieść we właściwy sposób, to możesz skorzystać z tych kart informacji zwrotnej. I tak jest na przykład tutaj właśnie karta krytyka, przekazuje swoje uwagi dotyczące przyczyny porażki, skupiając się na działaniach i decyzjach, nie na osobie. I ostatnia karta, która jest na tym slajdzie, karta podarunek, to jest moja ulubiona karta. Jeżeli Bartek przyjdzie do mnie i powie mi, słuchaj, zrobiłem taki błąd i wyciągnąłem z tego takie wnioski i na drugi raz to tak zrobię to inaczej, zabezpieczę się w ten sposób przed czymś, poradzę się z czegoś i tak dalej, to dla mnie jest to prezent, bo on się nad tym błędem namęczył, musiał to przeżyć wewnętrznie, musiał sobie to z tym jakoś poradzić, wyciągnął z tego wnioski i daje mi te wszystkie wnioski w prezencie. Zgadza się, Bartek? Tak? To jest właśnie ten dar. Zgadza się. Nawet wrzucę od razu tak a propos prezentację na ten temat, więc kto będzie chciał, będzie mógł przeczytać. To jest właśnie ten dar, który my możemy dostać od osób, które przyjdą do nas i podzielą się tym niepowodzeniem, tak? Które popełniły, które przeżyły, przepraszam. Dobra, to teraz ja bym chciał, żebyście zobaczyli, jak można z tymi, jak to w ogóle działa, żebyście poczuli. Ja zazwyczaj, jak były spotkania takie onsite'owe, to robiliśmy takie ćwiczenie z grupą ludzi, z większą grupą ludzi, największą to było 70 osób w parach, żeby każdy powiedział króciutko o swoim błędzie i następnie za pomocą tych kart, żeby przeprowadzili krótką rozmowę, potem tam się ludzie zmieniali i tam się cuda na kiju po prostu pojawiały, jeżeli chodzi o efekt tej rozmowy. Z góry uprzedzam, że robię teraz pewien eksperyment, nie wiem jak to wyjdzie na Was, dlatego że chciałem Wam zaproponować trochę inne ćwiczenie. Po pierwsze, wejdźcie na stronę fellowship.com online. To jest taka wersja kart, jak sama nazwa mówi, online, przygotowana specjalnie na takie okazje do zdalnych wystąpień, jak tutaj dzisiaj ma miejsce. A tak, Bartku, widziałem tą drugą świstaka. Bardzo, bardzo fajny materiał. Pokazałem nawet mojemu synowi, żeby będąc w takim wieku, w jakim ty parę błędów popełniłeś, to już dzisiaj o nich wiedział, a nie dowiedział się o tym za 5 lat, nie? Nie wiem, czy widziałeś, że dałem temu serduszko. Tak, widziałem. Wrzuciłeś może na, bo może byś wrzucił linka na czata. Przepraszam, nawet mam przygotowany tutaj w pliku tekstowym, tylko mnie dzisiaj ten rozwalił. Brak, a specjalnie tak się usadzowałem, że będzie drugi monitor. Wejdźcie proszę na to. Mechanika tego jest bardzo prosta. Na początku macie wszystkie karty zrzucone na talii. Jak klikniecie w tą kartę, która jest na górze, to one się po prostu wszystkie rozłożą. Jakby coś, to jestem też programistą od czasu do czasu, jak widzicie. W sposób losowy. Jakby ktoś chciał zresetować, to tam to menu po prawej stronie, takim trójkącikiem czerwonym zaznaczone, to tam można zresetować ten układ. Natomiast chciałbym Wam zaproponować zrobienie dwóch ćwiczeń albo jednego z dwóch ćwiczeń. Dam Wam na to 10 minut powiedzmy. Już wyświetlam, zerknijcie teraz jeszcze na to, co ja pokazuję. Czy co to jest niesamowite? Zginął mi... dobra, już wiem. Widzicie ekran z prezentacją? Tak. Moją? Dobra. I tutaj są treść ćwiczeń. Zachęcam, żebyście spróbowali zrobić obie rzeczy. Oczywiście nie poświęcicie na to w tej chwili pewnie za dużo czasu,
Ale ćwiczenie pierwsze. Przypomnijcie sobie jakąś własną historię niepowodzenia, najlepiej własną. Najlepiej się pracuje na przykładach własnych historii. Z tej talii, która tam rozwinięta będzie, wybierzcie sobie, klikając na te karty, jakieś trzy karty, takie, które wam przypasują, może obrazek wam się spodoba albo coś innego. One się powiększą, żebyście widzieli, że po prostu to widzicie. I odpowiedzcie sobie na te pytania, które tam są w kontekście tego, niepowodzenia. Tak po prostu zróbcie, potem zadam wam pytanie, po co to jest. Ewentualnie jak chcecie, to spróbujcie zrobić ćwiczenie drugie albo jak zdążycie. Przypomnijcie sobie jakąś zasłyszaną, najlepiej nie przeczytaną, na przykład od przyjaciela, od kolegi, przeczytaliście ten materiał od Bartka, jakąś historię porażki. Wybierzcie trzy z kolei karty niebieskie z tej talii i zobaczcie, co byście powiedzieli tej osobie, która wam tą historię opowiedziała. I potem się was zapytam, co dla was z tego wyniknęło. 10 minut, ok? Ja sobie pozwolę na chwilę zniknąć, bo mi się woda skończyła w szklance, dobra? Jeśli macie na bieżąco jakieś pytania, to poproszę.
Słuchajcie, jeszcze 3 minuty wam dam. Jest pytanie, Jarku, na czacie. Żeby nie przeszkadzać wszystkim. Dobrze, słuchajcie, to żeby się tak zmieścić w czasie dzisiejszego spotkania, a może jeszcze jakaś przestrzeń na pytania i uwagi wasze też będzie, to zapraszam do powrotu ze świata fellowshipa. Ciekaw jestem waszych wniosków, waszych spostrzeżeń po tym ćwiczeniu, o które was poprosiłem. Tutaj Asia pisała, że łatwiej jest znaleźć własne porażki niż cudze, co tak na co dzień wydaje się takie dosyć paradoksalne, dlatego że zazwyczaj jest tak, że prędzej znajdziemy, jak to było, w oku bliźniego niż belkę we własnym. Ale wy też jesteście specyficzną grupą, dlatego że turkusowe zarządzanie, jeżeli chodzi o porażkologię, to jest bardzo jakby kompatybilne, bardzo spójne jedno z drugim. Ta wersja kart online, którą widzicie, ona jest tak chimerycznie dostępna, dlatego że to jest po pierwsze jakaś praca w toku, a po drugie, no tam po prostu dzieją się różne rzeczy na tej stronie, więc technicznie, więc ona może po prostu zniknąć. Ale pytanie do was. Czy znaleźliście dla siebie coś fajnego w tym ćwiczeniu z tym narzędziem, czy w ogóle jakby w koncepcji tego narzędzia, co wam się tam podoba, a może co wam się nie podoba? Jeśli o mnie chodzi, to przede wszystkim to, co mi przychodzi do głowy
A propos tych kart, to, to też możesz w jakiś sposób zastanowić się, czy nie mógłbyś tego robić. To jest na dużych liczbach dowiedzenie się też, które pytania ludzie częściej wybierają, jakieś takie badanie trochę dlaczego i tak dalej, więc to są dla mnie takie ciekawe rzeczy. Bo wydaje się, że te pytania też mogą pokazywać, owszem, w strefie tam uczenia się, porażki, błędów i tak dalej, ale te rzeczy, do których ludzie są, czują się bezpieczniejsi, nie? No bo w większości wypadków wybór będzie taki, że wybieramy te, wydaje mi się, taką mam hipotezę, ona też może być nietrafiona, ale że wybieramy te bezpieczniejsze pytania, no chyba, że ktoś jest hardkorem i wybiera specjalnie coś poza strefą komfortu, ale tak. A powiedz mi, przyznaj się, które pytanie z tych, które tam zobaczyłeś, było dla ciebie najmniej bezpieczne? Za chwilę odpowiem na to pytanie, okay. Muszę przegrzebać się. Dobrze, to pomyśl sekundę. Dlaczego się o to pytam? Dlatego, że też jakby patrzyliśmy, badając, jak ludzie pracują z wcześniejszymi wersjami tych kart, patrzyliśmy właśnie, jak wygląda ich poczucie bezpieczeństwa. Chodziło o to, żeby te pytania, żeby było tu jak najmniej niebezpiecznych pytań. O tak. Nie chodzi o to, żeby w ogóle nie zadawać takich pytań, tylko żeby je inaczej. Niebezpieczne może być treść, w sensie to, co się kryje za tym. Na przykład, kto mógłby pomóc w opisanej sytuacji, to jakoś może być niebezpieczne, bo jakoś tam podważy na przykład jego kompetencje i powie, jak tu pomóc, przecież ja sam powinien sobie z tym poradzić. Natomiast chodziło o to, żeby to było w taki sposób formułowane, w taki sposób podane, żeby nawet te rzeczy, z którymi ktoś może się czuć mocno niekomfortowo, to jednak ten dyskomfort znacznie zmniejszyć. I tak jak no, bardzo rzadko robię to ćwiczenie online, zazwyczaj dużo naprawdę dobrych kilkadziesiąt tych ćwiczeń robiliśmy w grupach takich onsite'owych, na żywo, nie wiem jak to powiedzieć, Jezu, już zapomniałem jak to się mówi, stacjonarnie. O. Robiliśmy stacjonarnie i tam właśnie bardzo często pojawił się taki komunikat, że czułam bezpieczeństwo, jak ktoś mi zadawał te pytania albo jak dawałem informację zwrotną na podstawie tych kart, dlatego że te pytania są niekonfliktujące, jakby niedrażniące, tak? Nie powodują właśnie takiego dyskomfortu po drugiej stronie. A z drugiej strony pozwalają wyciągnąć to, co jest z tej sytuacji istotne. No użyłem takie top 3 z mojej perspektywy, oczywiście to jest mój subiektywny odbiór, nie próbowałem tu być obiektywny, no bo to nie było celem. Jakby dla mnie najbardziej takie poruszające pytanie to jednak jest pytanie o konsekwencje. Przypuszczam, że dlatego, że to jest takie słowo, które dla mnie subiektywnie rzecz biorąc, no jest takie mocne w brzmieniu, nie? Że to jednak są konsekwencje, zwłaszcza, że no mówimy tutaj o tym zielonym obszarze, czyli o moim błędzie. Drugi obszar, który już jest totalnie mój, to ja mam taką bardzo wysokie ego w swoim mniemaniu, jeżeli chodzi o taką umiejętność improwizacji. W związku z tym ten sygnał jakby jest takim trochę uderzeniem w to ego, no bo ten balonik trzeba pęknąć, no ale on jakby jest, w którym momencie można było uniknąć porażki, tak? Bo to znaczy, że nie umiałem tego w jakiś sposób ogarnąć w sposób improwizacyjny, więc to odnosi się do mojego nadmuchanego ego w tym temacie. No a trzecie to jest analiza, jakie działania, decyzje czy zdarzenia doprowadziły do porażki. Samo w sobie to pytanie teoretycznie jest neutralne i oczywiście na pewno da się je zadać milion razy gorzej, natomiast no, wymaga jakby ponownego zmierzenia się z popełnianymi przez siebie błędami. I to jest oczywiście totalnie subiektywne. Zadałeś mi pytanie, więc po prostu poczułem się, że rzetelnie będzie na nie odpowiedzieć. Nie? Nie uważam, że w tego typu pytaniach, jakie ci zadałem, w tego typu kontekście jest w ogóle jakieś miejsce na obiektywność, nie? Bo to mówimy o nas, a nie mówimy o, nie wiem, o ludzkości. Nie? Także dzięki bardzo, że podzieliłeś się tym z nami. Dziękuję. Szkoda, że parę osób zniknęło, ale dziękuję, że z nami byliście. To, co tutaj wyjdę, patrzę, to losowość, ale losowość to jest spostrzeżenie, wniosek, czy coś to daje? A, dostępność pewnie, o to chodziło. Dobra, patrzę na kontekst. Fajne pytania z różnych perspektyw. Tak miało być, nie miało być też tego specjalnie dużo, dlatego te karty jest tylko tyle, ile jest.
Wiesz, tam w którejś wersji było tych pytań 20 kilka, ale właśnie jak sobie patrzyliśmy, co wnoszą pewne te pytania, to stwierdziliśmy, że to są pewne odmiany tych, które już w tej chwili się pojawiło. Moim zdaniem zdecydowanie efektywniejsze w kilka osób. Mówię, najlepiej to ćwiczenie robić tak, żeby jakby inaczej. Jak robiłem to ćwiczenie w parę, tak jak opisywałem wcześniej, to nie było spotkania nawet z tymi prototypami, dlatego mimo że pierwszy prototyp tak dosyć na kolanie powstał, dlatego poświęciłem na te karty trochę więcej czasu, nie było takiego spotkania, żeby nie było takiego efektu wow po prostu wśród ludzi, bo ludzie rozmawiają ze sobą o swoich własnych porażkach, stoją z sobą twarzą w twarz, często nie znając się, bo czasami były to grupy powiedzmy losowe, na przykład na jakiejś konferencji dla studentów. Tak, ja też testowałem na studentach, tak samo jak amerykańscy naukowcy. Więc ludzie nie bali się dzięki temu chodzikowi, który tutaj dostali, nie bali się rozmawiać z obcą osobą o swoich błędach, o swoich niepowodzeniach. Dziękuję Asia za gratulacje. Małgosia, dziękuję, że fajnie, że online. Dziękuję za Wasze spostrzeżenia, za Wasze uwagi. Bartek, za to, czym się podzieliłeś. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę zrobić sobie albo komuś prezent na święta, to mam dla Was taką propozycję. No, jesteśmy fundacją, jesteśmy NGO-sem, robimy to po godzinach, nikt z nas nie zarabia, natomiast musimy zarobić na biura rachunkowe i inne tego typu sprawy, więc jeżeli ktoś ma ochotę nabyć takie karty, to na fellowship.com jest sklepik, możecie tam zajrzeć i z tym kodem, który tutaj widać do trzeciego, do końca tego tygodnia, do piątku włącznie, macie 20% taniej na tą wersję papierową. Ta wersja cyfrowa, no to tak jak mówiłem wcześniej, to jest wersja bardzo robocza, taka tymczasowa. Nieznane są jej dalsze losy, natomiast wiem, że to czasami nie działa po prostu, jak ktoś coś tam jeszcze dłubie, coś grzebie, coś poprawia. Jeżeli jakaś strzałka się pojawiła z napisem Rafał, nie wiem, o co chodzi. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o to, co miałem na dzisiaj przygotowane, to w zasadzie wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś uwagi, to poproszę. Tu Krzysztof Z napisał, może być fajnym icebreakerem przed retro. Ona może być też fajnym chodzikiem na retro, dlatego że na przykład jedna ze Scrum Masterek zwróciła się do mnie z takim tematem, że ciężko jest ludziom w jej zespole na retro otworzyć się, żeby porozmawiać właśnie o tym, co się nie udało, żeby o jakichś błędach, które gdzieś tam były zaobserwowane, porozmawiać. I ona zrobiła taką rzecz, mając te karty, powiedziała, słuchajcie, wylosujcie sobie tam po 5 rzeczy, przypomnijcie sobie jakąś sytuację, do której takie pytanie wypasowało i zadajcie mi to pytanie. I tak drugi, trzecie, czwarte retro i ludzie nagle nauczyli się ze sobą na ten temat rozmawiać i zaczęli po prostu to robić. No. Słuchajcie, nie widzę, nie słyszę, nikt nic nie mówi. Nie, to tak szybko nie, to trzeba, okay, wiesz, dać ludziom chwilkę na zastanowienie, jakby w takim znaczeniu, że z mojej perspektywy, jeżeli nie ma takich co najmniej 3 minut, 2 minut ciszy, to znaczy, że to wszystko jeszcze pracuje. Ja tutaj też taką tradycyjną zachętą pojadę, czyli wiecie, ludzie na łożu śmierci najbardziej żałują tego, czego nie zrobili w życiu, a nie to, co zrobili. Zazwyczaj nie są to jakieś pytania na jakichś wykładach online, ale żeby nie żałować, zachęcam do zadania pytań. Nie ma głupich pytań. Mówimy też o porażkach, więc zastanówcie się i jakby o co chcielibyście zapytać. Jarka jest na wyciągnięcie wirtualnej ręki, więc pytajcie śmiało. Nie? I dajmy takie 2 minuty ciszy, jak nie będzie przez, nie wiem, do 4 po, powiedzmy, żadnych pytań, to faktycznie można jakby tekstowo, można też głosowo. Jak nie będzie wtedy pytań, to wtedy możemy przejść wtedy dalej, Jarku, ale dajmy te 2 minuty do 4 po, takiej ciszy.
Małgosia, kiedy będzie dostępna wersja kart online? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Naprawdę jest cały czas kłopot z zasobami pod tytułem czas. Przepraszam, ale po prostu nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. A może jest na sali ktoś, kto może pomóc rozwiązać ten problem? Najlepiej nieodpłatnie. Ja mogę pomóc w takim znaczeniu, że jeżeli byś przygotował wstępne robocze ogłoszenie, to ja mam swoją agencję reklamową, gdzie uczę młodych ludzi i mogę im po prostu delegować to, żeby przygotować jakiś plan na promocję tego, żeby znaleźć programistę, który za darmo to napisze. Okay. Więc w tym kontekście mogę pomóc. Nie mam programisty, który to napisze, ale jak chcesz, to możesz podesłać jakieś ogłoszenie, ja tam wyślę moim ludziom i zobaczymy, co oni wymyślą i tobie wyślę to potem. I czekamy na pytania. Znowu 2 minutki, czyli do 6:00. I jest następne pytanie. Asia, dodatkowe rady z trudnymi przypadkami opornymi na rozmowę o błędach, które popełniły. Pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie zidentyfikować, z czym związany jest ten opór. Bo znowu, zazwyczaj jest tak, że ten opór związany jest z obawą o to, jak my będziemy po tym, jak powiemy o swoim błędzie, o swojej porażce, jak my będziemy wyglądali w oczach innych. I to nie jest coś, co my mamy genetycznie zakodowane, bo wprost przeciwnie, my genetycznie zakodowane mamy to, że jak nam się coś nie udaje, to próbujemy jeszcze raz, ale wyciągając wnioski z tego, co się zdarzyło. Banalny przykład. Czy ktoś z was widział małe raczkujące dziecko? Pewnie parę osób widziało. A jak to dziecko zaczyna się uczyć chodzić, to ono przecież nieraz upada, nie? Jakby się nie uczyło na błędach, jakby nie chciało usprawniać tego, co robi, to ono by całe życie sobie raczkowało. No, bo po co? No, powiem wam, że jak moje dziecko, jedno z moich dzieci było bardzo małe, to też zasuwało, raczkowało w bardzo dobrym tempie, że ja musiałem za nim nadążyć, a nie odwrotnie. Natomiast my od małego umiemy sobie z tym radzić, umiemy uczyć się na błędach, umiemy się podnosić, umiemy nabić sobie guza i po chwili uspokojenia się iść i próbować dalej. Gdzieś to tracimy później z wiekiem. Tracimy to dlatego, że w szkole jesteśmy oceniani, tracimy dlatego, że pracujemy w firmie, która nas ocenia za to, co nam się nie udaje, nie patrząc, z czego to wynika. Więc trzeba jakby zrozumieć, z czego wynika obawa tej drugiej osoby przed taką rozmową, przed taką dyskusją. I niestety nie ma jakiegoś jednej dobrej metody, żeby to zrobić. Można próbować skruszyć tą obawę, pokazując swoją postawą, swoim zachowaniem otwartość i jakby coś, co tutaj było jako to słowo, co Batek powiedział, że tak zabrzmiało ci, trochę zazgrzytało to słowo konsekwencje, dobre konsekwencje tego, że o tym po prostu rozmawiamy. Należy się też do takiej osoby zwrócić w odpowiedni sposób, jeżeli chodzi o język, tak? Bo może to być dla niego trudne, żeby opowiedzieć, co zepsuł, ale może być dla niego dużo łatwiejsze, żeby opowiedział, jak można w takiej sytuacji postępować, żeby nie zepsuć, żeby zrobić to lepiej, żeby to zadziałało. To jest generalnie clue w ogóle tych kart, tak, i tego, co tutaj robimy, żeby potraktować to, co się wydarzyło, jako okazję do nauki i już. Nie wiem, czy to odpowiada, Asia, na twoje pytanie, natomiast no, ja nie znam po prostu innej metody. Czasami jest tak, że trzeba z kimś pogadać 5 razy, 10 razy, 15 razy, a czasami jest tak, że za pierwszym razem od razu taka osoba wchodzi właśnie w taki tryb, nie muszę mówić, co mi się nie udało, nie chcę mówić, co mi się nie udało, bo mnie to boli, ale chętnie podzielę się moimi refleksjami z tego, powiem, co mi się udało. Jest taka metoda After Action Review, opisana zresztą na stronie dobraporażka.pl na naszym blogu, gdzie jest taki krok pod tytułem co zrobić w przyszłości, żeby nasze działania były lepsze, a nie ma w ogóle w kroku pod tytułem z jakiego powodu nam się nie udało, z jakiego powodu nie osiągnęliśmy naszego rezultatu.
Dlatego, że zaczniemy rozmawiać o tym, co zrobić lepiej w przyszłości, to wyjdzie nam, dlaczego coś nam się nie udało, ale nie przez powód, a przez sposób zapobieżenia temu. Nie wiem, czy zrozumiale mówię, bo nie wiem, czy dobrze umiem to przekazać po prostu, ale myślę, że łapiecie, o co chodzi w tej idei, nie? Asia pisze, że nie do końca, ale spróbuję metody kart. Ma ciężki przypadek w zespole. Asia, zapraszam, jeżeli coś, to ja chętnie jeszcze oddzielnie porozmawiam gdzieś tam na boku. Mnie łatwo znaleźć w internecie, więc nie będzie problemu. A ja też takie doświadczenia po prostu zbieram, bo staram się budować tutaj jakąś taką kompetencję, wiedzę, jeżeli chodzi o fundację, jeżeli chodzi też o siebie, radzenia sobie również z ciężkimi przypadkami. Po prostu są nudne, nie? Dopiero jak coś ciężkiego nam się uda zrobić, to jest fajnie. To ja zadam jeszcze jedno pytanie. Może spytam o coś takiego, gdzie widzisz tak jakby największą skuteczność w stosowaniu tych kart, bo no zakładam, że dla jakichś tam najmłodszych osób może to niekoniecznie pasować, no niekoniecznie, ale może się mylę, no właśnie tutaj może coś podpowiesz, na przykład dla osób na produkcji, no może tutaj niekoniecznie tak bardzo chodzi o to, żeby ze sobą rozmawiać całą zmianę, czy coś w tym stylu, czy 2 godziny, no bo wtedy tam nie wyprodukują ileś samochodów więcej. No i na przykład od razu takie pytanie, czy taki przykładowo twórca rakiet kosmicznych mógłby na przykład gdzieś w swoim biurze takie karty używać, bo tak jakby domyślam się, że one chyba najbardziej służą tym, którzy działają w projektach, może też w projektach IT, gdzieś tam po biurach, no ale no właśnie z Twojej perspektywy, gdzie taka największa skuteczność z możliwością osiągnięcia jakichś ciekawych efektów, jakichś dobrych zmian. Ja się wetnę, bo chciałem Cię zapytać, drogi pytający, chyba Rafale, jeśli tak. Widzę, bo nie wiem, czy to dobrze usłyszałem, czy nie dla najmłodszych, czy właśnie, że dla najmłodszych, bo potrzebuję doprecyzować, bo ja nie usłyszałem pytania i bardzo mnie ciekawi, jak będzie Jarek odpowiadał. No właśnie ja nie chcę zakładać ani takiej sytuacji. No właśnie ciekawi mnie, jak to jest. Właściwie jaka jest ta najlepsza grupa docelowa, albo taka z rozkładu normalnego, prawda? Gdzie najlepiej pasuje, bo mam też pewne wyobrażenie na ten temat, no ale chętnie dopytam o doświadczenie. Okay. To ja Ci powiem to, co ja wiem i trochę tego, co mi się wydaje, a potem będę też prosił Rafał, żeby się powiedział o swoim przemyśleniu. Jeżeli chodzi o wiek, to ja zakładam, że no, jest gdzieś pewnie jakiś dolny próg, do którego, tak patrząc jakby z góry na dół, czyli do którego te karty, jakby ich sens, te pytania, to sformułowanie tych pytań będzie zrozumiałe. Robimy też takie projekty różne dla młodszej młodzieży, czyli tam od 15 lat w dół, do wieku szkolnego, nawet tam do przedszkolnego jakiś projekt zahaczał. Natomiast ja mam takie przemyślenie, że jakbym chciał z taką grupą pracować, to musiałbym z tymi kartami pójść do kogoś, kto lepiej zna te grupy wiekowe niż ja, mając tylko 2 takie przypadki w domu, zresztą już wyrośnięte, żeby to po prostu przeformułować, może trochę te pytania zrobić to trochę inaczej. Natomiast ja pracowałem z tymi kartami ze studentami i tam to się super sprawdzało. Różnych kierunków i politechnicznych i powiedzmy takich miękkich. Tam to się super sprawdzało, jakby wchodzili w ten tryb nawet dużo łatwiej niż osoby z jakimś tam większym doświadczeniem zawodowym, które już ileś tam sytuacji powiedzmy porażkowych, takich zawodowych, które ją bolały, przeżyły. Górnej granicy nie widzę, nie robiłem badań, kto tam najstarszy z tym pracował. Natomiast no, teraz jak to powiedziałeś, to faktycznie wydaje mi się, że studenci to najszybciej załapali, jeszcze trochę mniej tego obciążenia, trochę mniej tego bagażu takiego korporacyjnego pilnowania, czy wszystko jest w porządku i oceniania z perspektywy sukcesów, a krytykowania z perspektywy porażek może na karku mieli. Jeżeli chodzi o grupy zawodowe, znaczy tak, powiedziałeś coś takiego, żeby nie poświęcać całego dnia czy 2 godzin dla osób, które są na produkcji. To nie jest
to nie jest ćwiczenie na godziny. To taką rozmowę przy wykorzystaniu tych kart to można przeprowadzić 15-20 minut nawet. Nie robiłem takich badań, żeby powiedzieć, że sprawdza się w osobach, które pracują przy taśmie produkcyjnej albo na kasie, albo gdzie indziej, albo się nie sprawdza. Głównie tam, gdzie z tymi kartami byłem, no z racji trochę środowiska, w którym pracuję i które co dużo ktoś też najwięcej ludzi z tego środowiska obserwujemy na LinkedInie, to był obszar informatyki czy branży finansowej. Natomiast też pracowaliśmy z tymi kartami na przykład w jednej z kompanii piwowarskich albo czy jeszcze jakaś firma produkcyjna była, to nie wiem, ale z kompanii piwowarskich. Natomiast no, też nie ukrywam, że to byli przede wszystkim kierownicy, menadżerowie jakiegoś średniego, wyższego szczebla, może czasami trochę niższego, no, nie pytałem po prostu. I dla nich to było narzędzie, dzięki któremu oni mieli szansę nawiązać trochę inną relację, trochę inny sposób rozmowy przeprowadzić z tymi ludźmi, którzy byli poniżej, czyli również na przykład kompanii piwowarskiej z tymi z taśmy produkcyjnej. Nie pojawiały się tam jakieś wątpliwości, że to może być na przykład trudno z takimi ludźmi rozmawiać, a z takimi będzie prościej. To z czymś takim się nie spotkałem. Raczej właśnie były takie opinie, że te karty jakby nie są skierowane, nie wiem, na IT, na bankowców, czy na pracowników, czy na osoby pracujące w kasach. Tak? To bardzo ciekawą rzecz powiedziałeś, natomiast no, nie wydaje mi moim zdaniem, jeżeli chciałbyś na przykład z kimś porozmawiać z takiej typowo produkcyjnej sfery, z takiej typowej taśmy produkcyjnej, to może nawet paradoksalnie być tak, że on prędzej ci odpowie na pytanie, co tutaj można poprawić, co możemy tutaj zrobić, albo co ty mógłbyś zrobić, żeby drugi raz tego błędu nie popełniać, niż na przykład jakiś menadżer wyższego szczebla. No to ciekawą sprawę powiedziałeś i na przykład nie brałem tego jeszcze przed chwilą pod uwagę, że tak jakby byłbyś w stanie na przykład wniknąć trochę no, w daną firmę i no, nieco zmodyfikować pytania, prawda? Przystosować do bardziej do danej grupy czy do danej firmy. Natomiast jakby kształt czy tam jakieś obszary, które poszczególne karty dotyczą, mogłyby być w miarę podobne. Okej, w porządku, mniej więcej to chciałem usłyszeć, a w żaden sposób nie negowałem, że się karta nie nadaje dla kogoś, tylko właśnie chciałem tutaj przytoczyć kilka przykładowych grup, żeby właśnie no, poznać jakby tutaj pogląd. To ciekawe, dziękuję. A mówiłeś, że masz jakieś swoje przemyślenia na ten temat, możesz się nim podzielić? No tutaj miałem takie wrażenie, że pewne grupy po prostu mogą przyjąć to narzędzie jako bardziej skuteczne, że rzeczywiście coś się wydarzy, że rzeczywiście dojdzie do zmiany, że dana grupa rzeczywiście no, będzie chciała się na przykład dzielić swoimi przemyśleniami, bo na pewno mogą być też takie, które no, niekoniecznie chcą opowiedzieć o swoich przykładowo największych porażkach i do czego to doprowadziło, prawda? No na pewno są jakieś takie sytuacje i tutaj niekoniecznie chce się o tym trąbić, prawda? Natomiast jakby coś, co służy de facto zapobieganiu, jak najbardziej jest właściwe moim zdaniem, prawda? Więc ten dobry przykład na pewno idzie z góry i pewne działania dzięki na przykład takim kartom no, mogłyby być poczynione. No jest to na pewno ciekawe, no i takie było moje przemyślenie. Że pewnie są też jakieś grupy czy obszary, gdzie takie karty mogą być no, jeszcze bardziej skuteczne, tak? Że ta na przykład modyfikacja pod daną grupę nie musiałaby w ogóle zaistnieć, prawda? No bo na przykład kierujemy do średniego, wyższego szczebla i jakiś tam powiedzmy osób, no nie wiem, ze sprzedażą, z marketingiem, z jakimiś procesami IT. No takie mam wrażenie, że jakby tutaj bardziej do nich jest to skierowane, no ale nie wykluczam rzeczywiście kart w innych grupach.
Okay. Znaczy tak, nie było intencji, żeby to kierować na przykład do średniej kadry menedżerskiej. Natomiast z drugiej strony prawda jest taka, że tego typu rozmowy jakby powinny być inicjowane przez tych ludzi, którzy mają w zakresie swoich zadań, w zakresie swoich obowiązków wręcz to, żeby dbać o to, żeby zespół pracował sprawnie, żeby się rozwijał, żeby pracownicy się dobrze czuli, żeby czuli się bezpiecznie, tak, a niekonfliktowa rozmowa o błędach, o porażkach, to też jest ten element tego bezpieczeństwa, ten element wspólnoty w zespole. Nie? Jedną rzecz chciałbym tylko dodać, te pytania, które tutaj są, nie znaczy, że nie możemy ich przeformułować, tylko trzeba uważać, żeby pytanie przeformułowane nie stało się pytaniem niespełniającym tych kryteriów komunikacji bez przemocy. Jest takie, w coachingu się mówi, ja się z tym zgadzam, w coachingu jest takie powiedzenie, czy takie powiedzenie, taka rekomendacja, tak, żeby nie używać, w pytaniu nie używać słowa dlaczego. Dlaczego to zrobiłeś? Dlatego, że to słowo, nie wiem, czy wy też tak czujecie, może nie, ale u większości osób to słowo budzi agresję i taką chęć obrony. Tak, czują się po prostu zaatakowane. Zamiast tego zaleca się na przykład używać sformułowania z jakiego powodu tak zrobiłeś. I to już jakby skłania tą drugą stronę nie do zajmowania postawy obronnej, tylko do powiedzenia, co doprowadziło do takiej sytuacji, po prostu jakby wyjaśnienia tego. Nie? Więc te karty są tak sformułowane, żeby właśnie takich pytań zapalających unikać, jak Bartek tutaj pokazał i powiedział, niekoniecznie się to do końca udaje, chociaż akurat to słowo konsekwencja, ono było dosyć mocno gdzieś tam wcześniej przepracowywane, czy akurat ono ma się tam znaleźć. I można po prostu, wiecie, tak jak powiedziałem, to jest chodzik, nie? Żeby zacząć rozmawiać. Jeżeli weźmiesz pracownika z przysłowiowej kasy czy z taśmy produkcyjnej i zaczniesz z nim rozmawiać o tym, że że źle nabił na kasę w ten sposób, że powiesz, dlaczego źle nabiłeś na kasę, no to wtedy spotkasz się po prostu z taką odpowiedzią, która będzie potraktowana jako odpowiedź na twój atak słowny. Natomiast jeśli zapytasz, jak należy się przygotować, aby unikać w przyszłości tego typu sytuacji, tak, modyfikuję pytanie tutaj z tej karty, nie porażę tego typu sytuacji, to ten pracownik powie ci, osoba, która siedzi na tym stanowisku, czy przy taśmie, czy przy kasie, codziennie, po ileś tam godzin, ma doświadczenie w tym, co robi, widzi, co jej przeszkadza, widzi, co jej pomaga, to ona, widząc twoją otwartość na to, powie ci po prostu, co można było tam poprawić, a jeżeli ty jeszcze to zrobisz, to następnym razem będziesz miał dużo łatwiej, bo sama przyjdzie ci powie, a nie będziesz musiał się pytać. Powoli będziemy musieli kończyć. To, co mi przychodzi jeszcze do głowy, to generalnie, jeżeli coś, no to można zerknąć sobie na coś takiego, to dla wszystkich, dla ciebie Jarek też, jest coś takiego jak AMI, Akademia Menedżera Innowacji PARP-u. Oni tam pomagają systemowo wdrażać innowacje, a tu jest plik, gdzie można poprosić o dostęp, jest trochę jakby różnego rodzaju darmowych programów akceleracyjnych, z których część się skupia na innowacjach. Jarku, czas przechodzić powoli do końca. Sorry, że tak to trochę dobrze przycinam, ale słuchajcie, zwolnić Zooma. Nie będę tutaj jakoś specjalnie przedłużał. Słuchajcie, jak mówiłem, łatwo mnie znajdziecie w internecie. Macie też tutaj, widzicie mój adres mailowy. Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie pogadać, czy coś w tym stylu, zapraszam serdecznie. W miarę czasu dostępnego staram się szybko odpowiadać, czy umawiać na jakieś rozmowy. Też Bartek wie, że to tam różnie nam wychodziło, nie? Ale to takie jest z dwóch ludzi, z jeszcze jednym z mniejszymi dziećmi. Tak to czasami wychodzi. Zachęcam Was też do dołączenia do grupy fundacji, do społeczności Fundacji Dobra Porażka na LinkedInie i na Facebooku. Chyba bardziej na LinkedInie Was zachęcam niż na Facebooku. Tam się pojawiają na bieżąco różne rzeczy, które się dzieją dookoła tego, co robimy. Czasami trochę częściej, czasami trochę rzadziej, czasami na przykład przed dniem porażki jesteśmy monotematyczni, bo promujemy dzień porażki. Pokazujemy też tam, informujemy o tych artykułach, które pojawiają się na naszej stronie dobraporażka.pl. Czeka w tej chwili w kolejce taki artykuł o gościu, który stworzył Muzeum Porażek.
cóż, że ze Szwecji ten gościu, jak jeździ z tym muzeum po całym świecie. Natomiast miał bardzo śmieszną historię, dlatego że to muzeum porażek zaliczyło niezłą porażkę, ale to jest po weekendzie po prostu, albo przed weekendem zaraz, albo po weekendzie ten materiał się pojawi, także zachęcam. Sama rozmowa z nim jest krótka, ale fajne przykłady są właśnie eksponatów, które ma w tym muzeum. Naprawdę warto zobaczyć. No nie będę zdradzał, żeby nie spoilerować tutaj. Daję temu serduszko. Dzięki. Czy jakieś ostatnie komentarze, podziękowania i generalnie będziemy kończyć. Dzięki Jarku, że byłeś. Dzięki, że przeznaczyłeś czas. Myślę, że biorąc pod uwagę aktywność ludzi, faktycznie było spore zainteresowanie. Ja już kończę też nagrywanie. Dziękuję bardzo za zaproszenie.